witam was, moi drodzy gracze, po nie tak długiej, jakby się mogło wydawać, przerwie. W 20 już odcinku kampanii Nowokrąg, czajcie? Co jest niesamowite, ponieważ poprzednia kampania by się skończyła za 3 odcinki, a my jeszcze będziemy iść twardo do przodu, więc... Tak. Kurde, fajnie, fajnie. Mam wrażenie, że ostatnio też jakoś jakuły... Jakoś... Czego? Jakoś jakuły. Jakoś jakuły, wiadomo. Jakoś jakuły. No Marcin Jakuła. Słuchajcie, no jakoś wspieraj. Jakuły. Tak. Marcin Jakuła, to jakoś jest to, co jest z nami. Pozdrawiamy cię, Marcinie. Jakuła, naprawdę dobra robota, jak zwykle, jak co tydzień. Dziękujemy za to wszystko. Tak, wiesz, tak. Ty wiesz najlepiej za co. Tak, tak. Pozdro, Jakuła. Jakoś fabuły ostatnio, mam wrażenie, wzrasta, więc jest okej. Okay. Powracamy na Nowokrąg, a dokładnie na Trójkontynent, czy i północną jego, najbardziej wysuniętą na północ wyspę Hieros, gdzie w małej wiosce zwanej Tintom czwórka naszych bohaterów postanowiła zmierzyć się z zagrożeniem, jednym z największych właściwie wyzwań, jakie kiedykolwiek dało im się przeciwstawić. Mianowicie mała wioska jest prześladowana przez czarnego smoka. Bestia ta próbuje zatopić okoliczną okolicę, niszcząc Tamę, która powstrzymuje rezerwuar z Doliny Wielkich Orłów przed zalaniem tutejszych ziem. I w tym celu nowo przybyły trefny trefl pozyskał nowego członka, znaczy może nowego towarzysza podróży, niejakiego Tamatiego. Egzotycznego Lizard Folka z odmętów Flogistonu, który zgodził się pomóc, znaczy bardziej oni zgodzili się jemu pomóc w pokonaniu bestii. Po małych perypetiach związanych z ukryciem ciała Juana Carlosa Starszego ruszyliście na tą bestię, też odpowiednio przygotowani wiedzą, dość wyczerpującym wywiadem zebranym od mieszkańców wioski i tutejszych legend, wierzeń i historii. Starliście się na szczycie Tamy z istotami, które lubują się w towarzystwie czarnych smoków, mianowicie z szarą pleśnią, szlamami, żywymi szlamami, które żywią się kamieniem i metalem, i ruszyliście dalej w poszukiwaniu leża bestii. Udało wam się odkryć dość makabryczną rzecz, mianowicie wygląda na to, że bestia zabiła większość wielkich orłów, której ta dolina zawdzięczała swoje imię, i osiedliła się w jednym z gniazd właśnie takich tych stworzeń. Kiedy jednak zakradaliście się bliżej, bestia wróciła ze swojego porannego posiłku z rybą w paszczy i wydaje się, że udało się jej was wyniuchać i zauważyć. Inicjatywa. Kiedy wielka bestia stajecie oko w oko z czarnym smokiem. Dobra, mam ściśnięty brzuch. Powiem wam. Tak, nice. Bartek 5, ja 21, Kuba 13. Paweł 17, drodzy widzowie. Bestia nie zaskoczyła was, wy nie zaskoczyliście bestii, więc nie mamy rundy zaskoczenia. Tamati, ty jesteś pierwszy. Widzisz, jak bestia wygramoliła się, smok wygramolił się tutaj na wybrzeże. Ostatnio mówiłem, że to jest o wiele za dużo, on by nie był w stanie wyjść. Okay. Więc jest tylko 10 stóp. Jego zielonkawe ślepia patrzą się na was. Co robisz? Okay. Przed tobą jest wypierdzielona Kae na ziemi, jak coś. Tak, i Kae leży na ziemi przed tobą, bo się zsunęła, jak próbowała się wspinać na klif. Krzyczę do niego po drakońsku. Wybrałeś sobie bardzo złe miejsce na leże! Powinieneś stąd znikać! I stoję. Odważnie. Rzuć intimidation. Dobrze. Masz disadvantage. Dobrze. 16 albo... Proszę, trzy. Trzy. Gardziela smoka dobywa się rechot. Kiedy widzicie też, jak rechocze trochę tego kwasu, wypływa mu z gęby, kiedy widzicie, że ma już pełny gardziel. Odpowiada tobie. Mocne słowa, Traszko.
ale zaraz zobaczysz, kto wybrał złe miejsce. Poznajcie gniew Synargofa. Który mogę... Znasz smoczy? Aha, mówi po smoczu. On mówi po smoczemu. Też nie wiecie, co dokładnie ta Mati do niego wykrzyczał. O nie, przepraszam, źle przeczytałem. Synaroga. 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 Synarog? Tak. Kae? Widać, że on się szykuje do ataku. Stoi i widzisz, że jego gardziel jakby urósł, kiedy was zobaczył. Prawdopodobnie coś przygotowuje. No to wiemy, że gdzieś tam pluł kwasem, więc to znaczy, że on może teraz się zbierać do tego. Powstanie to będzie pół ruchu pewnie, tak? Żeby wstać, podnieść z ziemi? Połowa ruchu. Mogę cię podnieść. Połowa ruchu. Ja na siebie chciałbym rzucić jump. Okej, czy to po prostu jest jako akcja w sumie? Tak, ale zwiększa twój ruch. A, tak, bo skok mogę zrobić w ruchu. Tak. Więc mi nogi tak zaczynają, bo to zaczynają wibrować. Czy ja mógłbym gdzieś tutaj zaskoczyć na tą skałę? A ile? A, możesz. Na luzie. Tak. To KF wstaje, widzicie, rzuca na siebie jakby czar, że nogi zaczynają wibrować i robi taki obrót podobny do tego, co zrobił Garrett. Wskakuje tutaj i się szykuje po prostu do ataku. Dobra, no to teraz... Smoczysko. A, to jeszcze KF to jakby ten, że będzie pluć! Dobra. Wiemy, że kwas i wiemy, że się... Apka to jest Będę żygo. Dobra, widzicie, jak jego potężne skrzydła idą w ruch, kiedy on przelatuje. Jest w powietrzu, kiedy macha swoimi potężnymi skrzydłami. Piana zielonkawa po prostu zaczyna wypływać z kącików jego ust i... wszyscy zdajecie deksa, kiedy on spróbował na was. Najpierw deks. Tak, ale nie zapomnieć. Inspirację zużywam. Ja również. Twoją. Okej. To chyba dobre rzuty były. Szósteczka. 17 drugi. 12. Dobra, zużyję inspirację. 21. 20. No to dobra. Garrett. Malwin, zdajecie. Krzyk Kae was jakby trochę, o kurde, będzie ziać, i zdążyliście w porę się uchylić, ale nadal dostajecie połowę. Mhm. Tamati w ciebie leci full damage. 11d8 acid. Absorb elements, redukujesz o połowę i pochłaniasz część tych obrażeń. W sumie 39 obrażeń. Ci, co zdali na pół, w górę, czyli to jest... 20 obrażeń, dobra. 20 obrażeń. Ci, co zdali deksa. Ci, co nie zdali, 39. To ja ledwo stoję. Znaczy, nie widzicie mnie, ale... No, ale przy czym Tamati, ty pochłonąłeś, czyli też 20 tylko. Okej. Okay. No, ale zużywasz spell slot i reakcję swoją. I on tak naprawdę tutaj unosi się tak z 10 stóp nad ziemią. Żyje. Się unosi. Malwin. Ja po tym, jak mimo niewidzialności dostałem falą kwasu po prostu, to ja próbuję wejść po prostu na górę. Atletyka, kiedy się wspinasz? 20. 20? Nice. Wspinasz się bez problemu. Okej, okay, czyli raz, dwa. Rzuć na percepcję. A się wszyscy rzućcie. Okej. Okay. Percepcja 18. 20! 19 plus wisdom 20 u mnie. 11 dobra. Tylko u mnie. To wszyscy poza KL widzicie to. Kiedy Malwin ruszył, on patrzy za nim. Widzicie, że jakby jak kot za myszą, która się rusza. Spojrzał na Malwina teraz. Nie, fajnie, dobrze, że ten spell działa kiedykolwiek. Czyli tutaj wejście na to jest znowu atletyka, czy tu się w ogóle nie da wejść? Możesz się wspinać, ale będzie trudniej. No 9, to nie dam rady. Nie dasz rady, jest po prostu zbyt, tu już jest naprawdę stromo. Tak jak tutaj to jest po prostu takie strome, ale możliwe do pokonania zbocze, tak tu to jest po prostu klif, że ty byś musiał po prostu niczym prawdziwy wspinacz po prostu się tu wspiąć. To nie jest takie proste. Dobra, na razie nic nie robię, ale zrzucam w akcji invisibility z siebie. To jest zrzucanie invisibility jest darmowe. Nie atakujesz go, nie strzelasz, nie kastujesz nic. Nie mam ochoty w niego teraz strzelać, jak się na mnie patrzy. Okay. Daję inspirację KE. Bardic Inspiration na KE. Co jej krzyczysz? Krzyczę do KE. No, git, to wy umiecie ze smokami. Wypełnij swoją... Swoje przeznaczenie. Podoba mi się, że Garrett mu tam podpowiedział. Rzeczywiście.
Gitianki używają smoków do podróżowania. Garet. To Garet oberwał nieźle, robi tak. I władowuje w siebie cały swój Healing Hands za 19 HP. Złota magia, widzicie, z jego rąk leczy jego rany. Raz, dwa, trzy, cztery. Stoję tutaj, zasłaniam się tarczą, dobywam broni. Macham tą bronią, ciskając w niego moją klątwę, mój hex. Widzicie, jak właśnie na jego piersi, tam gdzie pod łóżką wkryłoby się serce, ma taką jakby rysę, pręgę czerwoną. Jest pod wpływem Hexblade. Hex. Curse. Dobra, dostaję Hexblade Curse. Tamati. Tamati rusza do przodu, krzyczy: przytrzymam go! Biegnąc, używa Wild Shape, by zmienić się w krokodyla. Bo będę teraz graplował go jako krokodyl. No to spróbuj. Spróbuję. A nie bądź się stuknąć nami? Trzy. Nie, on tutaj wygląda. On jest w powietrzu. On jest w powietrzu, kurwa. Czy ja jestem też 10 stóp nad ziemią, może? Tak, ty jesteś z nim na równi. Zajebiście. To w ogóle zmieniam plan w takim razie chyba. Sorry, nie wiem czy... Zapomniałem, że o tym, że on lata, wybacz. Tak, luzik. Dobra, w takim razie Tamati wycofuje się. Myślał o tym, żeby zmienić się krokodyle, go złapać, ale zauważył, że jest dość wysoko. To było w jego głowie wszystko. Byłoby ciężko. Byłoby ciężko, zorientował się, dlatego woli się cofnąć. Używa Wild Shape, żeby połączyć się z gwiazdami. Jego przeguby zaczynają świecić, jak konstelacje. Tamati rozświetla się jak setki gwiazd nad nami. Na jego ciało zaczynają pojawiać się świecące się tatuaże. Całe jego ramiona pokryte są tatuażami. Oraz jego głowa. Zaczynają się one świecić na niebiesko. I co przedstawiają? Przedstawiają one łucznika. Konstelacje łucznika. Tamati staje tutaj, zapiera się, naciąga ręce, tak jakby naciągał łuk, gdy łuna światła pojawia się w jego rękach i wystrzeliwuje w kierunku smoka świetlisty bełt. Okej, okay. Nice. Atakuj. To jest dzisiaj konkurs wyżdżygania. 12. Nie trafiasz. Jego strzelasz. 12 nie trafia. Okej, okay, dobra. Strzelasz i po prostu on się odbija od jego czarnych łusek. Gdzieś i tylko słyszysz. Ale to Mati dalej. On się śmieje z ciebie. Dalej się świeci. Kaj. No to zainspirowana tym, co powiedział Malvin. Kaj, przypomniała sobie wszystkie historii o bogini Tiamat. Po prostu smoczej. Po prostu oczy się zapalają i po prostu z racji tego, że jest na równi ze smokiem, to po prostu biegnie na niego i próbuje na niego wskoczyć. Dobra, atletyka bądź akrobatyka kontra jego atletyka, kiedy on cię próbuje zrzucić. I tą kość Malwina mogę sobie dodać? Po rzucie możesz sobie porzucie, dodać. Dobra, rzucę. 12. Dobra, zużyję inspirację, w sensie to jest ważny rzut na mnie, jeszcze raz. 8, dobra, co 12, w sumie plus 4, więc bo do akrobatyki, więc 16, plus zobaczymy jeszcze co. 4, czyli 20 łącznie. Udaje ci się, skakujesz na niego, chwytasz za te po prostu takie wyrastające z jego pleców płetwy tak naprawdę. Jesteś na jego grzbiecie, już zaczyna szamotać, kiedy Kael, siedzisz mu na grzbiecie. I tak. Paweł, inspiracja, oczywiście. Dziękuję. Okay. Pasi konik. Niecodziennie masz okazję wskoczyć na smoka i cieszę się, że ją wykorzystałeś. Masz jeszcze bonus. Tak, to rzucę od razu na niego Hunter's Mark, żeby tak jeszcze wrażyć czego tam. Go zapalam. Rzucam Hunter's Mark na niego. Wygląda jakbyś się podłączała tam po prostu w smoka. Bestia zaczyna się szamotać. Ty Tamati słyszysz, jak on mówi w smoczym: zejdź ze mnie, śmiertelniku! Tura smoka. Co ma zrobić? Dobra, pierwsze spróbuję. Let's see. Próbuję zrecharge'ować po pierwsze swój breath weapon. Widzicie, jak po prostu zaczyna się miotać z tą kale i widzicie, jak po prostu z jego gardzieli znowu jedzie więcej kwasu. Ale Kae, rozpraszasz go na tyle, że widzicie, że on po prostu naładował, ale wypluwa to. Jest.
Nie udaje mu się, jest zbyt rozproszony twoją obecnością, ale pomimo to nurkuje, lecąc w kierunku wody. Kae, a akrobatyka bądź atletyka, jeżeli chcesz się go przytrzymać, kiedy on nurkuje z tobą na grzbiecie. Trzymam go, stałe sił go trzymam. Dobra, akrobatyka. Masz inspirację, pamiętaj znowu. 17 mam. Krytyczna 20 na nim. No nie, on cię tutaj trochę przechytrzył. Ty po prostu trzymasz się jak możesz, ale ten po prostu uderzenie tafli wody zrzuca cię z niego. Teraz po prostu dryfujesz w wodzie, czarny smok zanurkował gdzieś pod tobą. Jest teraz pod wodą. To okej, tak krzyczy tam. Skwa! Widzisz, że pod wodą obraca się i niczym po prostu du-du-du-du-du-du. Trzy ataki w twoje bezbronne nogi. Ma advantage, ponieważ jest pływający, a ty nie. Kurde, zapomniałem o jednej rzeczy. Czy zbroja skro zadziałała, jak go się rzuciłem na niego? Uznałbym, że tak. Więc D4 dobra, to jedynka wpadła tylko, no ale zawsze to. Zajebiście, już jest pierwsze obrażenie. Prawie leży, trzymajmy. Pierwsze obrażenie mu zadał. Dzięki za pozwolenie, ten po fakcie. Kropla drąży skałę. Normalnie by zaatakował bajtem, a to będzie grapple. Nie, on weźmie zakładnika. Atletyka bądź akrobatyka. 15, 4, 16, akrobatyki. 16, 17. Jego zębiska zamykają się na twojej kostce. Wciąga cię pod wodę. Okej, ale też obrywa 1d4, bo mnie grapluje teraz. Tak, tak. Za każdą turę... 3, dobra. To już 4, za każdą turę, kiedy cię grapluje, to zbroja skrogo rani. Jak to było z tym utrzymywaniem powietrza pod wodą? Okay. Spokojnie, jeszcze 50 tury i zbroja go zabije. Dobra, już sprawdzam, ile możesz wytrzymać bez oddechu. Modifier mam 0 do konstytucji. Jeśli masz 0... No. Czyli możesz wytrzymać minutę, czyli 10 tur pod wodą. Dobra. Okay. Potem zaczynasz się topić. I on jeszcze cię pod wodą. Dwa ataki z pazurów. Nie trafia. Drugi atak. Dobrze, Kale, trzymaj się tam. Drugi atak już trafia, bo 18 na kości. W sumie 9 slashing ci wsadza. Okay. To była tura smoka, Malvin. Okej, ja przechodzę raz, dwa, trzy. Patrzę, czy Garecie masz pistolet? Obrzyna. Odpowiadam szybko. Okay. Obrzyna, okay. Jeśli mogę odpowiedzieć. Okej, okay. Nie, bo po prostu chciałem wiedzieć, czy ci dać. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. Czy schodzenie to też jest atletyka, czy mogę zejść? Nie, możesz. Okej, okay, to sześć. Możesz schodzić. I robię dash, więc dashuję raz, dwa, tutaj. I zmierzam ku jego leżu. Okej. Malvin ma dwa tryby. Jeden walki, drugi palenia. I krzyczę do moich kompanów. Ratujcie ją! Znajdę coś na niego! Jakieś listy od kochanki, cokolwiek. Blackmail. Fotografię. Garrett. Tak, dobrze. Jedna kratka terenu. Chodzę. Dobra. Możesz stanąć tu na krawędzi. Widzę ich. Tak, są jakieś 15 stóp od ciebie. 10 dobra. Stóp zbocza, 5 pod wodą jeszcze. Smog go usłyszy. Może? Próbuję najwyżej przypalić głos. Garrett natęża płuca i krzyczy z całej siły: wypuść ją, wzmacniając to komandem. Dobra, nice. Co on musi zdać? Wisdom. Nie zdaje. Przez chwilę zamarł i jego oczy świecą się teraz złotem, kiedy patrzy się w ciebie i taki lekko zmulony, dobra. Jak pies, któremu kazałeś rzucić zabawkę. Dokładam. Hendowiony gadzie! I rzucam na niego w ten sposób abjure enemy w bonus akcji. Pomyliłem się, nie abjure, tylko vow of enmity, czyli ten, który daje mi advantage. Oznaczasz go jeszcze dodatkowo rządzą zemsty Gaela. Tak. Dobra, super. Tamati. Okej, Tamati zeskakuje tutaj, żeby podbiec, zobaczyć, co się dzieje na dole. Myśl ratownictwa, najpierw ja. kastuję na siebie Healing Ward. Mówię sobie, jestem dobry, jak jestem, a jest nie wiem, cokolwiek, 1d4 i... I am enough. 3. Jeden na kości. No to leczysz się 3 HP. Healing Ward zostaw sobie dopiero, jak ktoś jest na zerze i żeby go stawiać, bo to nie jest czar do
sustainu. Czy jakbym walił stąd w smoka, nie miał disadvantage jakiś? On ma on ma cover pewien, czyli ma zwiększone AC, ale nie masz disadvantage. Jakbym był w wodzie? Tylko 15 minut chodu i mam swim speed 30. Masz swim speed, to nie masz disadvantage w walce pod wodą. Bohater. Walę stąd. Nie, dobra, wskakuję. Dobra, czekaj, bo skąd ty biegłeś? 15, 20... Dobra, możesz wskoczyć do wody, po prostu skakuję, zeskakujesz. Na bombę. Jakby. Dobra. Robię wielkie plum. Wpadasz do wody koło walczących. Tak. Świecę się trochę pod tą wodą nadal, bo jestem nadal... Gwiazdy mi sprzyjają. Wyjmuję swoją puszę, którą kieruję w stronę smoka, by rzucić w jego kierunku. Guiding Bolt poziomu drugiego. I nie chciałbym tego spalić, dlatego że mam pod wodą. Też mógłbyś to z klifu zrobić, ale okej. Okay. No bo, ale miał ten, nie? No ale co to zmienia teraz? Jest tyle samo wody między wam, między tobą a nim. No ale mówiłeś, że ma dzięki temu, że jest tam cover. Jeśli wskoczy do wody, jako ma aquatic, nie ma disadvantage na atakach. Tylko tyle powiedziałem, ale nie powiedziałem, okay, że on nie ma cover wtedy. No cóż, no jestem już w wodzie. Zakurwiam range spell attack. To co, ten plus 6. Proszę, Kościół, proszę. Okej, okay, 16 plus 6, 20 do... 22 trafiasz. Uff. Po prostu ten pocisk musi po prostu przez ileś tam stóp wody się przebić. Okay. Wszyscy oglądaliśmy pogromców mitów. Dosłownie lepiej by było na górze, gdybym strzelał. Tak. 15 damage. 15 obrażeń Radiant, jeśli dobrze. Tak. I jest oznaczony, następny atak będzie miał na nim advantage. Ej. Gdzie jest K? K jest w jego paszczy nadal. On w swojej turze to zrobi. W turze puszcza, w swojej turze, no. Jasne, jasne. Command dobra. W jego turze działa. To czekam. A, okej, okay. Dobra. Czekam, dobra. Czekam tutaj na... no moment, dobry. Kaj. Dobra, on cię jeszcze trzyma on cały jeszcze czas. Trzyma, ale jakby wiem w sumie, że mnie puści, tak? No jakby po tym, w sensie wiem, że ten czar zadziałał na niego. Domyślasz się. Nie ma co się uwalniać na razie od niego. Mam advantage na atak, bo jest Guiding Bolt, ale jesteśmy pod wodą, więc mam disadvantage. Czyli jest zwykły atak. Ale jakbym chciał strzelić z broni, to nadal mam disadvantage, bo jestem z bliska. Tak, ale się nie stakują, więc wychodzi normalny atak. Bo disadvantage się nie stakują, to by było straszne. Kaja tam się szarpie, wyciąga właśnie flintlocka, celuje mu w oko i próbuje strzelić w takim razie. I tutaj ryzykuję, bo wezmę sobie minus 5 penalty do ataku, po to, żeby mieć większy damage. Dobra. Najwyżej inspirację przerzucę, dobra. Strzelasz z flintlocka w wodzie, rzucisz mi na misfire. O oh, fuck. Dobra, 3 inspiracje zużywam. Okej. Okay. Podaje mi się, że jest napisane szczęśliwa kostka K. Bo to jest tam, że miałem te 20 chyba z 5, no, więc... Ona jest generalnie całkiem dobra. O! Oh! Nice. 17, ale minus 5, więc 12, ale mam plus 8 do ataku, czyli 20. Trafiasz. Trafiam, super. Kurwa mat. No i oczywiście Planar Warrior wchodzi. Hunter's Mark. Rzućmy koncentrację na Hunter's Mark, kiedy dobra, on ci zadał obrażenia pazurami. Jest jeden, więc traciłem. Nie, Hunter's Mark spada, no. Dobra, ale Favor's Fall nie mogę bez. Nie, to nie jest bonus akcja, czyli Favorite Foe mogę mieć zamiast tak, tego. Zamiast możesz Favorite Foe użyć. 14 plus 10 strzał 4. Aha, plus dex, plus czyli 28. Pierdolę. No, to tam wiesz, po prostu przykładasz mu po prostu z przyłożenia. Dobra, A, ten misfire teraz, tak? Rzucamy jakby po strzale? Tak, o woda. 17. 17 broń, nie zacina się. O, dobra broń. No to tam widzisz, że krew po prostu tam czerwona, bardzo głęboka czerwień po prostu wystrzeliła mu gdzieś tam z szyi, ale on się nie rusza, bo jest skomandowany. Teraz tura smoka, smok cię po prostu wypluwa teraz, ale okay. Tak po prostu tak wypadasz. I jestem jakby obok niego w jego zasięgu cały czas. Tak, i on tak naprawdę traci turę. Malvin. Malvin przybiega raz, dwa. Czy tutaj wymaga to atletyki? Tak, oczywiście. To jest raczej gniazdo, do którego się wlatuje, a nie wchodzi, więc... 17. Na ludzie, tam chwytasz się tam, po prostu to jest gniazdo ogromnych orłów, więc to nie jest tak, że to jest z gałęzi, tylko z pniów zrobione po prostu. Okay. Gdzie tam bez problemu jest za co się chwycić, wspinasz się niczym na taką bobrzą tamę ogromną. Jesteś w środku. Co tam jest? Widzisz, że to są po prostu resztki gniazda takiego ogromnych ptaków, czyli jest po prostu wyściełane już takim trawskiem, sianem i... wyrwanymi piórami takie łoże. Są, widzisz, resztki
dużych, niczym grejpfruty po prostu jaj, ale to są rozbite skorupy. I rzuć jeszcze na spostrzegawczość albo investigation. No to tam spostrzegawczość to jeden więcej. Dobra. Jestem ślepy. O, 10. 10. Nie zauważysz nic więcej ciekawego. Fuck. No to jak nie zauważam, no to fuck it. Wyciągam flask of oil. Okej. Okay. Po prostu wylewam cały flask of oil tam i no. Podpalam to. Czy mogę to w jednej turze zrobić? W dwóch. Jedna na wylanie flask of oil, druga na podpalenie, bo jeszcze w tym wszystkim było przeszukiwanie. Dobra, no to poświęcam na to ten czas. Okej, okay, no to rozlewasz tam po prostu flask of oil i teraz po prostu otacza cię zapach nafty. Garrett. Tylko przypomnę, bow of enmity i curse trwają minutę, czyli to będzie druga tura cursa i pierwsza tura... Dobra, zaznaczę sobie. Przysięgi. Garrett po prostu minutement, ponieważ robi kolejną rzecz, która trwa minutę, czyli rozpościera swoje skrzydła. Wbija się w górę. I w sumie tylko wpatruje się, gdzie jest smok i krzyczy: będę bił! Unoszę się nad lądem, tak żeby nie miał mnie jak łatwo wciągnąć. I no po prostu śledzę jego ruchy pod wodą. Czekam aż na dobrą okazję, by uderzyć. Teraz jest Tamati. Chociaż wiesz co, jeszcze jedna rzecz. No. Kuba, jeśli chcesz, bo to jest, wiesz, siano, patyki, to zapłonie bez tego flask of oil, jeśli chcesz. Bo w takim razie ja mogę użyć chyba Prestidigitation. Żeby podpalić coś, no nie? Tak, no możesz po prostu użyć Prestidigitation, bo to żeby campfire. Tak, żeby... Okej, no to ja bym tak zrobił w takim razie. Najpierw to podpalił i zobaczył, jak się będzie dziać. Ekonomia akcji jest trochę inna, jak kastujesz mega fireballa, a jak po prostu wziąć zapałkę jedną przykładasz. No tak, ale to jest prestidigitation. Dobra. No to tak ogień. zróbmy. Ja to kastuję 10 stóp od siebie, to nie jest pod swoimi stopami. Jasne. Czyli gdzieś po prostu o tu, nie? Dobra. Malvin ma jedną rzecz, którą lubi robić. Zaraz będziesz rzucał Wisdom Saving Throw, jeszcze taka jedna akcja, czy nie zostaniesz pyromanem po prostu. Nie wiem, czy musi rzucać, wiesz? Tak. Ale będą Wisdomy... Kiedyś to już sfailowałem. Będzie rzucany Wisdom, jak czegoś nie podpali. Dobra, to w twojej... Okay, chciałem dobra. To cofnąć, żeby było sprawiedliwie, okay, bo da dzięki, się to dzięki. Zrobić po prostu. Tylko dobra, wiesz. Rozumiem, dzięki. Wracamy, teraz jest znowu Tamati. Dobra, ja chciałem zobaczyć, czy K jest jakoś... Czy jest sobie... przytomna? Widzę, że jest przytomna. Jest przytomna, unosi się na wodzie, on ją wypluł, a ona mu zdążyła w tym czasie strzelić. Z przyłożenia po prostu, point blank, z muszkietu. Czy my nie byliśmy jakoś głęboko pod wodą? Bo ja rozumiem, że no nie, no po prostu wypływasz na powierzchnię, unosisz dobra, się, tak. Czyli mówisz, że to, czy jestem w wodzie, czy jestem na górze, nie ma żadnego znaczenia. Nie w tym przypadku. Tutaj. I gdybyś walczył w mele, to tak, ale tu nie. Okej. Okay. No to jak widzę, że Kae tam już się gramoli, to ja też się wygramalam z powrotem dobra. W drodze. Atletyka, kiedy się wspinasz po śliskich skałach z powrotem. Tak. Kurwa mać! 5. No wypierdalam to... tą kostkę jebaną, biorę nowo, czekaj. Ześlizgujesz się z powrotem do wody, kiedy próbujesz się wspiąć. Burczę coś pod nosem, pod wodą. Odwracam się do smoka. Jakby moje tatuaże znowu się rozbłyskują, gdy walę w niego. Najpierw drugolevelowym diving boltem. Okej, 20 łącznie. 20, trafiasz. 5d6 znowu radiant damage wchodzi z tego. Jest to 14. Teraz będę używał archera. Nie będziesz używał, bo nie masz już akcji. Bonus akcji mam jeszcze. Bonus akcja, archer to bonus akcja. Atak. A nie, rzeczywiście, a z bonus akcji. Dobra, sorry. No, sorry, jest to sorry. Pierdolnięte. Czyli jeszcze 1d8 plus mój wisdom. Tak, i masz advantage na tym ataku. Czyli pierwszy to 3, chuj z tym, proszę, jakiś coś lepszego. 12 plus 6, 18. Nie trafiasz. Damn it. 18 nie trafia. Ej, nieźle. To było dużo obrażeń. Kae. Ja jestem jakby cały czas blisko niego, więc jak strzelę, tak. To mam disadvantage.
Tak. I teraz już nic ci nie usuwa tego disadvantage'a. Bo Guiding Bolt jakby jednorazowo, to rozumiem. Tak, tak. Tamat już zużył Guiding Bolt. Rzucam w takim razie Zephyr Strike, przerywam jakby Favorite Foe, rzucam Zephyr Strike na siebie. Się tam szybko zakręca KE, więc teraz mam advantage na... Mogę użyć raz advantage'u na atak. I ogólnie nie, jak mam Zephyr Strike, to nie prowokuje opportunity attacks. Tak, więc mogę odpłynąć kawałek od niego teraz, spróbować wyjść... On wystaje z wody? Jestem w stanie z niego strzelić bez problemu, czy on będzie nadal miał cover? Będzie miał cover, bo on jest troszkę pod wodą, no. Ale to wolę, żebym miał ten cover. Wolę sobie wyjść na brzeg, jeśli jestem w stanie w ciągu ruchu jeszcze. Atletyka. 16 po prostu. 16 starczy. Dobra. Dobra. Wygramalasz się na brzeg. Biorę drugi swój flintlock i strzelam do niego. Zużywam jakby to, że Zephyr Strike mi daje 1d8 dodatkowe. I masz chyba advantage, nie? Na tym ataku, bo Zephyr Strike? Tak, bo Zephyr Strike mi daje advantage, tak, dokładnie. Tak, czyli masz advantage plus d8 z Zephyr Strike. Planar Warrior nie mogę rzucić, bo zużyłem bonus akcji na Zephyr Strike. Tak. 11 plus 8. 19. 19. Nie trafisz. Przez to, że ma cover pewnie. Tak. Po prostu twój pocisk trafia w wodę i nie dociera już do niego. Goddammit. Dobra, to się jeszcze odsuwam, bo jeszcze mam plus dodatkowe 30 stóp po jednorazowo po Zephyr Strike'u. 5, 6, 7. Tu się chowam. Dobra. Jeżeli biegniesz po tym, to jest kałuża kwasu. Jak przeskoczę? Bo mam jump cały czas. No to nie. Dobra, to przeskakuję. Dobra. Jeszcze mam ten. Ja wolę przeskoczyć ze mną tak obok przyjść. Tak, po prostu robię. KE po prostu tutaj swoją mobilność gicką wykorzystuje, widzicie, jak po prostu skacze niczym po prostu ninja po tych skałach. Z tym Zephyr Strike'em takim jeszcze. Tak, jeszcze tak wibruje, że ją ledwo widać. Tura smoka, wreszcie. Smok spróbuje zrecharge'ować breath weapon. Udaje mu się. On teraz tak naprawdę wystaje tylko jego łeb. Wysuwa łeb nad wodę. Słyszysz ty, Tamati, kiedy on patrzy na Garetha i głupcem jest ten, który chce walczyć ze smokiem w powietrzu. Nie! Zdajesz Dexa. Tylko nie Dexa. Ten efekt jest przerażający. 19. Hold 19. Zdajesz. Yo. Tylko połowa obrażeń. Dobra, daj tu połowę. Dobrze, że się uleczyłem. 31. 31. To jest już połowa. To jest już połowa? Tak. Co? Okej, dobra. Gareth oberwał mocno, ale stoi. O! Trzyma. Leci. Dobra, po prostu on tak niczym strażak po prostu po ogniu tam po tobie pociągnął, taki on, wiesz. I to jest koniec jego tury. Daje nura pod wodę. A jak głęboko pod wodę? Tak się tylko troszkę chowa. Aha. Więc tak samo half cover ma tylko, no. Malvin. No tam zaczęło się tak naprawdę, wiesz, takie małe ognisko się zrobiło, to lekko się zaczęło po prostu zajmować. Co teraz robisz? My job is done here. Uciekam. Dobra. Z ognia. 4, 5, 6. Mm-hmm. Czy ja stąd widzę smoka pod wodą? Tak, powiedzmy, że tak. Jak tak krokodyl, tak wiecie, że mu ten nosek wystaje. W teorii unsettling words w bonus akcji wejdzie w niego. Powinno. Zatem Marvin zatrzymuje się tak w połowie drogi do tego klifu. Wyciąga swoje udu. Uderza w nie raz. I mówi w stronę smoka: ta kraina jest za mała na dwóch skrzydlatych. Patrząc kątem oka na Garetha, który ledwo lata. Po pierwsze, to on dostaje to, tak? Na tak. Następny rzut. I w akcji Fairy Fire kastuje, no tak jakby po prostu na tafle wody, tak jak on w niej jest. No możesz pod wodę to zrzucić na niego, tak. Tak, nikogo innego, bo to 20 bez problemu, stóp cube, więc możesz tak pod wodę, to tylko tak, jego. Tak, bez problemu. Ile on musi zdać? Musi zdać 15 i odejmujemy mu tą kostkę. 3, czyli minus 3 do tego rzutu, czyli to tak naprawdę... Dobra, nie zdaję. Nie ma sensu. Marvin mówi: patrzę w jedną, choć tyle gwiazd na niebie, tyle statków, a widzę tylko ciebie. Nice. Macie adwentarze na ataki na niego przez 10 tur następne. No plus on się świeci na niebiesko, nie? Nie wiem, czy jeszcze jakby jest... opcja, żeby on się bardziej świecił i błyszczał, ale jak no nie, coś, on, już jest, on ma na sobie tyle klątw już teraz. Ma tak. Dwie klątwy Garetha i ty go jeszcze podświetliłeś Fairy Fire. Czyli adwantaże na ataki na niego.
Tak jest, Garrett. Czy wypicie eliksira samemu sobie za aplikowanie bonus, czy akcja? Akcja, bonus tylko jak jesteś rogiem. Albo jak jesteś w Baldurze. Albo jak jesteś w Baldurze. Rozumiem. Chyba, że możemy, bo to jest jeden z najpopularniejszych house rule'ów. Ale to też nie chcę rok, żebyś naginął, jeśli grał, czekaj. Dobra, bogini szczęścia, albo nie wiem, bogini magii Mistras łagodnie spojrzała na nowokrąg. Dobra. Od dzisiaj magiczne mikstury można używać w bonus akcji. Yo. Nice. Yo. Dziękujemy pani. Dziękujemy mistyczna boginio szczęścia. W takim razie Gareth wyciąga większy eliksir i wypija go 4d4 się lecą. Plus 4. Tak, jakby co, to leczy się za 15. Czy jeśli bym wleciał na taflę wody, to bym go dosięgnął atakiem? Możesz taki słup zrobić, tylko jeśli będziesz się wycofywał, no to ci da opportunity. Jeśli zesłupuję go nad wodą, to będzie miał większe AC, czy będzie disadvantage? Nie, zakładamy, że po prostu, jeżeli go bijesz w mele, jesteś nad wodą, jesteś w stanie go po prostu... Aha, super, masz dobra. Masz jeszcze advantage ode mnie, no to. No to krzyczę, miło było chłopaki! I słupuję nad nim, próbując go zahaczyć moim młotem, mam advantage. Tam pamiętaj o Hexblade'zie i o tym. Pamiętam o wszystkim, byle bym trafił. Więc tak. Przerzucamy pana, rzucamy. O nie, 14, to nie wejdzie. 14? No niestety, tak. Ten zanurza się tak. Jeszcze chwilkę, nie trafiasz go, tylko tak zahaczasz o wodę. Ile musiałem lecieć, kratek? 5 w tą stronę, 10 w dół, 15 ruchu zużyłeś. Okej, opportunity atak jest 1, prawda? Nie ma tak, że on teraz 3 ataki we mnie... Nie, tylko 1. Nie odsuwam się, przesuwam się tuż przed jego głupi ryj. Dobra, czyli stoisz nim oko w oko. Dobra, Tamati. Obserwuję, co dzieje się w wodzie. Obracam się do klifu. No. Jeszcze raz. I próbuję wejść z powrotem na górę. Atletyka. Ale gotujemy żabę w tej wodzie. No. Kto jest żabą? No żaba właśnie próbuje wyjść. Kurwa, 8? Nie, 7. Nie. 8. Ześlizgujesz się. Nie jesteś w stanie się wydostać stamtąd. Okej, uderzam o wodę taki w kury. Kurwa. Przewracam oczami, żeby po raz kolejny skastować Guiding Bolt, ale tym razem poziomu pierwszego. O Jezus. Żaba jest tak. Żaba w wiaderku. W lupie jest po prostu. Będziecie musieli go wyciągnąć stamtąd potem. Dobra, więc to jest advantage, będę miał, więc pierwszy rzut to 6 plus 6. 12 nie wchodzi. Proszę. 17? Też nie wchodzi. Okej. Okay. Niestety, Guiding Bolt nie trafia. Dobra, no to gdzieś rozbija się już o tą taflę wody po prostu i tyle. Ale jeszcze mogę użyć mojego łucznika. I to też będzie advantage na to. Tak, bo jest Fairy Fire. Po... 16 plus 6 wchodzi. 16 plus 6 wchodzi. Dobra, czyli 1d8 plus 4. No, 11. 11, nice. Widzicie, dobra, że smok już zobaczmy, wygląda na rannego. Po prostu ta woda dookoła niego wypełnia się karmazynem, kiedy on krwawi. K.E. Jakiego rozmiaru jest smok? Smok jest large. Large jest? Tak. Aha, ale to jest mniejsze niż huge. To jest mniejszy niż huge. No to K.E. podbiega tutaj, tak na skrawek, mm-hmm, tego nie schodzi. I tu będzie jakieś 15 stóp między nami, tak? Tak. Rzuca na niego siatkę, którą ma w ekwipunku. Próbuję mu zrzucić na jedno ze skrzydeł, żeby go unieruchomić. Masz advantage na to, no. 15 albo 5, no ale 15 plus 8, 23. Trafiasz, no to nice. Wrzucasz tą sieć niczym sprawny rybak po prostu i go tam... I widzicie, że on się tam zaczyna szamotać w tej wodzie, kiedy sieć on się zaplątuje w tą sieć. Jest restraint, czyli nie może się ruszać. Tak, i rzucam od razu też na niego Hunter's Marka. Odsuwam się tutaj na krok, powiedzmy, tak się tu odsuwam. To teraz smok, była tura Malwina już, no to tam się wesoło postupali, to leży. To teraz smok będzie się próbował wydostać z siatki. Teraz on może tylko użyć albo spróbować DC-10 strength check, żeby się po prostu rozerwać tą sieć, albo może ją zaatakować. On ją zaatakuje po prostu atakiem. Widzicie, jak po prostu tam się miota, ale w pewnym momencie ogarnia się, po prostu widzicie, jak wsadza pomiędzy te... On jest pomiędzy oczka. Tak, nie może to się ruszać. To ma disadvantage na atak, Ross. No.
i musi 5 slashing damage. Co najmniej 5 slashing damage. Zrobić i ma tylko jeden atak, nawet jeśli normalnie miałby więcej. No dobra, ale... Jest to smog. Jest to smog, więc... Po prostu widzicie, jak on, wiesz, ta sieć po prostu zaskoczony tym, ale on jest mądry, to jest smog. Więc widzisz Kaja, jak po prostu wkłada ten pazur swój w oczka siatki i tak po prostu przeciąga jak zamek błyskawiczny. I przecina ją na pół. I ma jeszcze Richard. I widzicie, że jego gardziel rośnie. Ma następny gotowy Ace Spray. Czy Richard to akcja? Śmieć. To jest pasyw. Kurde, mocne są te smoki w smokach i lochach. Ale... Wolę lochy. Wolę lochy od smoków. Widzicie też jeszcze jedno, kiedy on wznosi się nad wodę. Mhm. Bierze od ciebie opportunity. Ode mnie? No. Tak. 17. 17 nie trafia. Wiesz, wybija ci się z twoich ataków. Mhm. Wznosi się do góry, krzyczy po drakońsku i ty tam, Mati, rozumiesz? Moje skarby! Zginiesz za to! Tłumaczenie jakieś? Zrozumiałeś przekaz, Malwin, kiedy on patrzy na ciebie. Na ciebie w tym czasie. Tak. Malwin, okay, twoja tura. All right, man, chill out. Let's talk, my guy. Kastuję jeszcze raz Unsettling Words. Ostatnie moje, które mam. Mówię, co tam pierdolisz? Naucz się normalnie gadać. To jest intimidation moje na niego. Znaczy, zdecydowanie Unsettling Words. Kastuję na niego Dissonant Whispers. On musi zdać Wisdom 15. 15 i musi cię rozumieć, prawda? Nie, bo to jest melodia w jego głowie. Okej, racja. Tak, i minus kość. Minus 3 nie zdaje. Zużywa reakcję na to, że... Musi się jak najdalej, jak jego speed pozwala się oddalić ode mnie. Odlatuje w prostej linii. O nie, on zaraz spierdoli. 50 stóp się od ciebie oddala, Malwinie. I otrzymuje 3d6 psychic damage. I dostaje 14 damage'a. Nice. Pięknie. Nie wygląda za dobrze. Mam ruch cały. Tak. To robię. Raz, dwa, trzy, cztery. I próbuję piątym się spiąć. Tak, więc rzucam atletykę. 7, 18. Chodzę. Nice. Więc jestem tu i 6. Tutaj to tak... Do rogu. I tutaj zostaję, bo już nie mam nic. Wystrzelałem się ze wszystkich rzeczy. Mogę tylko krzyknąć szybko do drużyny mojej coś? Możesz. Kończy nam się czas! Teraz ja? Mhm. Pytanie moje, dolecę do niego, bo... Ile ja masz? Był... 30. 30 nie dolecisz do niego. Kurwa. Czy ja mogę coś krzyknąć do Gareta? Możesz. Podleć ze mną, złap mnie, Garet! Ale będziesz się, jeśli będzie Kae na tobie siedzieć, to poruszasz się z połową prędkości. Ale po prostu rzucam. Nie wiem, co Gareth z tą robi z tą informacją, ale jakoś to dobra. Jest pewien pomysł, nie? Ale zobaczymy. Możesz inaczej, możesz tak. Chcę strzelić z blasta, no. To możesz strzelić z blasta, podlecieć do niej, się naddać i ona wskoczy w swojej turze na ciebie. Dobra, okej, to na razie strzelam z blasta. Och. 16 plus 6, 22. Pff, trafiasz. Let's go! Kurwa! Dobra. Opisz jeszcze raz blast. Powietrze gęstnieje wokół dłoni Gareta. Czy ja muszę mieć wolną rękę, żeby skastować Eldritch Blast? Tak, bo nie jesteś warcasterem. W darmowej akcji chowam ten młot za pas. Musisz go upuścić. Dobra. Młot albo tarczy musisz upuścić. Jesteś nad piaskiem. W takim razie... Upuszczam młot na piasek. W mojej ręce materializuje się długolufowa spluwa. Celuję w nią w tego smoga. Pocisk wystrzeliwuje, trafiając go prosto w tą czerwoną pręgę. 1d10. Czy z Asimara mi wchodzi Radiant Damage dodatkowy? Nie powinien. When you deal damage. Po prostu when you deal damage. Okay. To wchodzi. D10 plus 2 zwykłego damage'a plus 4 Radiant. 9. No to drasnąłeś go tak naprawdę. A mogę w bonus akcji podnieść broń? Bo jeśli się mam stawić KE, to tak. To albo nie
podnoszę broni i jej krzyczę, żeby wskoczyła na mnie, albo dobra, ten... inaczej. Albo nie podnosisz broni i naddajesz się Kae, albo podnosisz broń. Nie, to biorę broń, ja muszę... Dobra, podnosisz broń tak. I właściwie tyle. Okay. Teoretycznie tak się nie powinno robić, ale dobra, nie mamy Eldritch Knighta w drużynie, więc nieważne. Nie, okej, okay, to ja nie chcę ten zasad, ten... Niech ta broń leży na ziemi teraz. Dobra. Ty grasz do jakiejś innej bramki, Bartek. No bo ja healing, lubię healing w bonus akcji. Nie! Coś jeszcze? Nie, nic nie mogę już zrobić. A nie, chwila, bo skoro nic nie zrobiłem, to mam jeszcze bonus akcję właściwie. Tak, masz bonus akcję. No to piję jeszcze jednego pota. Okej. Okay. Do dna. Tym razem mam mniejszego 2d4 plus 2. Dobra. Wszedłem pić potiony i strzelać Eldritch Blastem. Ale dobra, skończyły mi się potiony. 3 plus 2, 5 będzie. Dobra, 5 dodatkowe. Tamati. Gareth, no to ja w takim razie próbuję znowu się wdrapać na górę. Dobrze, Jezus, fajnie. W moich oczach nie ma emocji, to robię. O! 19! No widziałem, że jeden przekręciła. 19. Dobra, wchodzisz, udaje ci się wreszcie wspiąć. Rozglądam się niezręcznie po reszcie. I... Woda ze mnie spływa, jakby co, jestem mokry. To jest ten moment w ewolucji, nie? Co... Kalik wychodzi, kurwa, z brzegu. Płaz wychodzi na brzeg pierwszy. Pierwsze, co robię od razu, no to walę w niego strzałem z łuczniczym. Będzie albo 16, albo 18. 18? Równo 18? Tak. Nie trafię. Kurczę. O mały włos. Dobra, to cofam się trochę tutaj, w tą stronę, żeby się rozstawić. Wiadomo, nie chcemy zostać kwasem. I wyciągam potka. Okej. Chcę się podhealować. O, widzieliście, co się stało z kością? Nie. 5. Dobrze, na streamie było. Czekam, obserwuję sytuację. 2d4 plus 2, mały potion. No to jeszcze plus 4 do tego mam. Kae. Kae trochę zdenerwowana, że Gareth jej nie posłuchał. Kae biegnie tutaj, wykorzystuje nadal jumpa, też rozbieg, wskakuje gdzieś, powiedzmy, tutaj. Mhm. Staje pod ścianą i po prostu ładuje swoją broń, bo jest wystrzelana u pistoletów, więc jedną przeładowuje. Bo powinieneś mieć 3 pistolety, bo już jeszcze ukradłaś Carlosowi. A, no tak, faktycznie, dobra, to dzięki. Tak, dzięki. Ja mam no to czwarty, razie... twój. Ty masz czwarty, faktycznie. I ile masz długi 220 zasięg? Mam maksymalny zasięg. A to jest. To trafiasz. No ale bo ty ignorujesz daleki zasięg. No. Tak, ale nie używam tego minus 5, bo za dużo ryzyko niestety tutaj jest. Mhm. Ale jest advantage na nim, pamiętam. Masz advantage na niego, no. Wiem, ale jednak trzeba mieć nadal dużo. Okay. No, 14. No. Minus 5 to jest duża kara. 14 albo... 13, no 14 plus 8, no to jest... Trafiasz, 22 trafiasz. 17. Czyli 17 obrażeń, tak? Tak. Ledwo, widzicie, że ledwo tam po prostu podryguje już tak, nice, tak naprawdę nice, w tym nice powietrzu. Ale teraz jego tura. O nie, to jest pomiar, którego nie chcesz wiedzieć, jak GM robi. Dobra, on po prostu widzicie, że jakby na rozpostartych skrzydłach opada, jakby szybował. Gareth, Malvin, Kae, zdajecie Dexa, kiedy on strzela po całej waszej trójce. Z kwasem! To jest śmierć i życie moja. No, moje też. 11. Nie zdajesz? O, no to umarłem. 21. 21 zdajesz? Kae? Saving throw, czyli 20 łącznie. 20, zdajesz. Garecie, ty zdałeś? Nie zdałeś. Nie zdałem. Sekundę, ile masz max HP? Mam 39. Dobra, bo to jest 51 obrażeń. Nie przebija Gareta. Ja pierdolę mnie... A bo to dwa razy musi przebić. Tak, dwa razy. Tak, okay, tak. Dwa razy max. Rozumiem. Okej, ja padam. Padasz nieprzytomny. No ja miałem 9 HP, więc... 9 HP, ale ja no, on cię zredukował do zera. Kae? Aha, dobra, czyli 25, tak odejmuję? Tak. No to nie, to jeszcze mam 6 hapsów. Dobra, Gareth, ty rozumiem też. Ja padam, nie zruszona. Tak. Nie no. Dobra, ty no opadasz po prostu na tą plażę. Te wszystkie moje efekty zdjęte z niego. Tak, wszystko z niego spada. Fairy Fire dalej działa? Nie. Fairy Fire znika Hexblade Curse.
Ja rzucam na koncentrację, czy Huntress. Tak. 10 okay. Dubno rzuciłem na koncentrację. To ci, to nie wystarczy. To spada, dobra. Tak, bo to jest tak, 10 albo połowa obrażeń, w zależności co jest większe. Dobra, ty Malvin masz tą broń gdzieś przy pasku, tak? I guess. Okay. Ja mam wszystko przy pasku, jakby ja nie mam innych w ogóle elementów stroju. Zadowolony smok tylko mruczy. Czuję na was bogactwa. Będą moje, moje! Malvin. Rzucam na życie, nie? Na śmierć i życie. Ale 7 nie zdaje pierwszy. Dobra. Pierwszy niezdany death saving throw. Kaszle krwią. Kwasem. Kaszle krwią, kwasią krwią. Gareth, na śmierć zdajesz. Okej. Okay. 19. Zdajesz. Nice. Tamati, zrób coś, szczekaj. Tamati, twoja w kolej. Przyda się na coś. Dużo damage zadałem. My tacy zwinięci, zakrwawieni. Matamati. Dużo zadałem w ogóle. Dużo zrobiłem w tej walce. Dobra, policzcie. No dobra, boltował go, no nie ma co. Tamati okay. Po raz 20. Zaraz zobaczysz. Skaczę do wody. Spróbuj się wspiąć na klif. Miałeś się, Gareth, zaraz wracasz. Healing word na Garetha. O, hurra! Gdy mówię, jesteś zbyt przydatny. Jezus. Vincent zarwał mroczne. Ile mu wsadzasz? 1d4 plus 4, już rzucam. A, 7. No, 7. I masz jedno zmęczenie, Gareth. Dziękuję. Dobra, jedno zmęczenie. I to było w akcji, bonus akcji walec smoka. 3! Co jest? Prześladuje nas ta liczba. No. Weźcie te kości wszystkie, bo ja jeszcze trójki nie miałem. Tak długo, jak jest tylko 3 trefnych trefli. Więc zaraz będzie mniej. Dobra, KL. Przepraszam, zaśmiewam stres. Do leżącego Malvina. Tak. Mhm. I chcę wyciągnąć ten czwarty pistolet, który on ma przy dobra, sobie. Dobra, no to wyszarpujesz mu tam z tej, okay. Z pasa. Z pasa? To mam, wyciągając pistolet, widzisz, że obok mam potion, jak coś mój healing, który mam przy sobie. Ja też, no, spoko, jakby, ale najpierw chcę strzelić. To widzę ten potion, ale najpierw celuję w smoka i strzelam w niego. Po prostu już determinacja pełna. Biorę nową D20, jak mówi Kuba. Panie Boże, proszę. Dawaj, Krytus, bawisz. Istnieje! 18 plus 8. Dobra, trafiasz. Nice. 7 plus 4, 11. 11. Ledwo stoi. Kurwa, tak! No i w bonus akcji KL rzuca ten pistolet na ziemię, bierze tego pota i wciska Malvinowi do paszczy. I wciska do paszczy i tak zgniata szczękę jak dziadka do orzechu. I dwa fejle. Healing motion tego uleczy. 5 plus 2, 7. 7. 7 HP dostaje? Tak. I dobrze wstaje. Tak. I jedno zmęczenie. Budzę się. Tura smoka. Widzicie, że on jest po prostu okrwawiony. Kwas mu leje się z tej mordy. On ledwo widzicie, że tymi skrzydłami uderza już. Bardzo zmęczony jest tą potyczką. Widzicie, że próbuje łapać ten kwas, ale nie udaje mu się. Nice. No, dobry chuj. Słyszysz tylko taki szept cichy Tamati, kiedy on: Matrono Czarnego Lodu, miej mnie w swojej opiece. I widzicie, że dzieje się coś dziwnego. Widzicie, jak jego łuski zaczynają błyszczeć i w pewnym momencie jakby znikają jedna po drugiej. Łatwo. Kiedy on się robi półprzezroczysty. Nie zrecharge'ował, więc będzie po prostu atakował. To go tutaj tak naprawdę jest największe zagrożenie. No. Ja lecę na ziemi ledwo żywy. Jestem tylko małą zapką. Ląduje przy was. Trzy ataki w KL. Krytyczna jedynka nie trafia. Drugi atak. Zestrał się. Trafia. Trzeci atak. Kryt. O, fuck. 28 obrażeń. No zabijam, nie? Kładzie cię na ziemię. Kładzie mnie na ziemię. No po prostu on widzicie, jak podlatuje, jego właśnie jest taki półprzezroczysty, jakby trochę niematerialny i widzisz, że jego pazur po prostu, ale jego pazury ranią niczym były materialne i po prostu jednym atakiem próbuje cię dziabnąć po prostu paszczą. Ty się uchylasz,
ale po prostu wtedy staje nad tobą, cię tak do ziemi przygniata pazurami. Malwin, widzisz jak smok po prostu rozgniutka o ziemię koło ciebie, ty leżysz. Widzisz, że obok mnie leży Potka. Malwin, jak się z tym czujesz? Tak, na kozetce leżysz tam. Ogólnie próbuję zaśmiewać bardziej niż... Okej. Czy ja leżąc mogę skastować spell? Możesz. Kastuję Dissonant Whispers na tego smoka przede mną. Dobra. On jest półprzezroczysty, ale jest ogromnym smokiem przede mną, prawda? Tak, zdaje. Kurwa. Połowę damage'u bierze. Dobra, ale nie ucieka. A, ale połowę, no. 6 damage'a. 6 damage'a. Proszę. Popisz. Jak Dissonant Whispers jest. Twoje. Kończy jego smoczy żołądko. Jest! Nice. Więc Malwin... Malwin... O jeden HP przebity. Ja pierdolę. Malwin leży zakrwawiony. Po prostu tylko wyciąga rękę. Leży na ziemi. Kae obok niego leży też nieprzytomna. Ten smok półprzezroczysty zasłania mu widok praktycznie. Smok nie rozumie, ale słyszy melodię. Znaną wszystkim, wylubianą. Ale Malwin przez zęby, ostatkami sił, zaczyna sam dla siebie po prostu śpiewać. Chmury pod flagami i wad ludy białych miast. Krew z nosa zaczyna płynąć. Chmury aż do nieba i wolność pośród baszt. Chorągwie na maszt. I po prostu kaszle krwią na tego smoka. Marsz naprzód, marsz! I tyle. I smokowi eksploduje głowa. Nie, znaczy... po prostu jemu widzi, że oczy wywracają się na drugą stronę. Tak. Krew z nosa mu cieknie, kiedy on psychic. Widzicie, jak z powrotem robi się materialny. I pada martwy na ciebie, przygniatając tym łbem ciebie, że on ci ląduje ten jego łeb tak jakby na twoich nogach, na twoim ciele. I ja w bonus akcji ręką lewą wymacuję tego potiona. Ale... No. I chciałbym go nalać jej do ust. Dobra, no to wygramalasz. Znaczy możesz się spod niego wygramolić. Taki zmęczony, ale zwycięski. Podchodzisz, bierzesz potion, nalewasz. Dobra. K. Ile to będzie K? 2d4 plus. 2d4. 2, 4. 4 HP. 4, dziękuję. 4 HP. Dobra robota, Malwin. Nie no, to ty go zabiłaś. I puszczam ci oczko. Tak, tak leży po prostu koło ciebie. Tak leżycie po prostu tak wiesz, na ziemi. Tak, i tak kamera się oddala do góry. Tak, gratuluję. Udało wam się pokonać. Yo! Syna Roga. Brawo. Czarnego smoka z Tinty. Pierwszy smok. Brawo. Ujebany. Ledwo. Pierwszy ever. Syna Rog. Jeszcze umiera to na koniec. Ostatni po prostu taki w losowe miejsce. Dobrze, z tej strony. No i umieracie. Stajcie na Dexa z disadvantagem. No, eksploduję teraz. Bestia leży przed wami, martwa, sycząc sobie powoli, kiedy resztki jej kwasu tam kapią z bliska. Co robicie? Ja podbiegam zobaczyć, co u Gareta, któryś tam na dole znajduje. Ja po tym, jak Malwin powiedział, że Kaja go zabiła, to Kaja rzuca na insight, bo nie wie, czy co ja robię tylko to. Okej, to ja rzucam na to moje. Tak. Nice. Insight versus... 11. 19. Wierzysz. Wierzysz. Wierzysz, że on mówi... Wierzysz mu. On mówi prawdę. No, nieźle go zatwiam, Malwin. Tak, tak. Malwin już nie dodaje nic więcej do tego. Dobra, co z Garethem? Żyje ta Mati, ale... Ale co to zrobić? Weź mi, daj rękę, muszę tam. Chodź na górę, uważaj, bo śliskie.
Daję mu rękę. Dobra. Poprzednio zebrałem wszystkie swoje bombetle i wspiąłem się na górę. Dobra, udaje ci się wspiąć. Dobra, a co z tamtymi żyją? No zaraz będę jeszcze sprawdzić, tylko po ciebie najpierw musiałem. Dobra, dzięki, dzięki. Ja to pierwszy smok, co ubiliście, bo... Powiem, że robota całkiem? O, smok akurat tak. Ja mówiąc tak cały czas wyżymam ze swojej koszuli wodę. Przemoczony. Kale zresztą też. No. Ja podpaliłem to leże, to... No, można by wygasić. Nie miałem czasu oka rzucić się tylko tak instynktownie. Dobrze, przynajmniej miał się czym zająć. Chodźmy, zobaczmy. Próbuję wstać i jakoś tam się wygramolić. Obolali, poparzeni, wasze ubrania są brudne od tego kwasu. Ale jesteście cali, żywi. Dzięki za pistolet, Malwin, i też ci oddaję tą broń. Nie wiedziałem. Jeszcze nigdy z niego nie strzelałem. No, ja wystrzelałem wszystkie po prostu. Chciałem aż pożyczyć ciebie. Chciałem jeszcze od Gareta wziąć, ale nie chciał mi wziąć na barana. Garet, czemu mi na barana nie wziąłeś? Naprawdę, Kae, nie wiem. Nie wiem, co na to powiedzieć. Czemu cię na barana nie wziąłem. Zresztą ta broń to nie dla ciebie. Za duża, za nieporęczna. No pani Kae, to jak jeszcze nie smoków chyba. No, chciałem jak Gitjanki polecieć na nim, ale mi się wyrwał i do wody wleciał. No skubany niestety. A wodzie... Siatkę mi zepsuł, słabe te siatki coś robią tutaj. No, smok jakby nie patrzeć, więc chciałbym obejrzeć smoka. Dobra, no to zobaczyć, czy coś... Investigation, arcana, spostrzegawczość, historia, dużo rzeczy możesz rzucić. Panie Tamaty, znaczy Tamaty, nie panie, przecież tam się pali, Malwin mówił, to może najpierw zgasisz tym swoją magią. Leżę jego? Tak, tak, tak. Podpaliłem, cholera, go zająć. Chodźcie, bo tam jeszcze mogę... A ty umiesz wodą manipulować, dobra. No tam manipulować, bo muszę mieć wodę. Kubłaki macie? Weźcie, przygotujcie. No. Ale nie możesz sobie wyciągnąć wody magią stamtąd? Dobra, jak bardzo się to pali? No, już się zajęło wszystko i powoli zajmują się te konary tych drzew. No one trochę... Ale siano, pióra, to wszystko w najlepsze po prostu. Trzaska przed wami, jest też trudno podejść do tego ognia. Czyli to już nie jest small campfire. Nie, to jest już... No cała ta siano, całe te takie pióra, to się wszystko zajęło, ale te konary jeszcze posmolone, ale jeszcze... Jako, że prestidigitation to jest cantrip, to mogę go po prostu kastować co jakiś czas, no nie? Tak. Więc no, ja bym chciał nim jakby... Malwin po prostu staje tak i... Gdzie tylko się zajmuje konar, to ja go gaszę. A, rozumiesz? Dobra, czyli powstrzymujesz konary. Żeby się nie rozprzestrzenił bardziej ten ogień. Dobra, no to jesteś w stanie powstrzymywać ten płomień. Okej, okay. I krzyczę do was. Ja to przytrzymam chwilę, ale wodę bierz. No, dobra. Wodę dawajcie. Ale czym? Nie mam żadnego wiatra, czym? Nie mam kubła, więc... No stychta się pali! Tak jak to styrtę podpalił w ogóle! No ja, no z tych dyżem podpalił, ale... Po co żeś podpalił styrtę? Przecież tam są skarby smocze! Co?! Ja tak biorę wodę, którą mam w kubłaku, rzucam ją i tak próbuję ją nakierować tam, gdzie się pali ogień. Więcej! Garrett zdejmuje płaszcz i go tak po prostu namacza w wodzie i z takim ciężkim, mokrym płaszczem idzie... I bije tym płaszczem, chcę trochę te... A, dobre, fajne. No płomienie to... ugasić. Survival. Dobra. O. Pomóżcie mi może, co? Dobra, a co robię? Wyciąga jakiś tam, nie wiem, bedroll mam w ekwipunku. To bierze jakiś tam bedroll po prostu i próbuje zarzucić dobra, na to, dobra, żeby... Też survival. Dobra. 11. 11, no udaje ci się, ale trochę to zajmie. Dobra. 7. Zajmuje się ten bedroll. Podpala się ten bedroll, dobra. Bedroll jest twój dobry śpiwór, ten puchowy,
Zaczyna się palić. Kaja, musisz najpierw namoczyć w wodzie, wtedy działa będę. Najlepiej. Czy ja mogę skraplać parę? Nie. Okej. Okay. To byś poczuł, to jest inny czar do tego. Dobra. Weźcie te czaszki, te czaszki, w tych czaszkach poprzynoście. Sam biorę. W czaszkach? No te tutaj, kości tutaj leżą, wiecie, te resztki. Czaszki ogromnych tych orłów, one są dość duże. I jak to czaszki ptaków mają raczej niewielką przestrzeń na mózg. A za to ogromne oczy, którymi woda wesoło się wylewa, kiedy próbujecie nabierać nimi wody. Ludzką czaszką można całkiem nieźle przenosić wodę, ale ptasią raczej słabo. Temat i trzyma się za głowę. Garet cały czas próbuje to przygaszać. Tak, ja tym płaszczem pilnując, żeby tam to może do czasu... Odciągnijmy te konary, żeby się wypaliło to, co jest, ale żeby nic się więcej nie zajęło. No dobre, dobre, dobre. To próbujemy chwytać te konary i... Dobra. Ja zastanawiam się, co mógłbym jeszcze zrobić, żeby ten ogień powstrzymać, jak go przydusić, używając survivalu. Mojej wiedzy tematowej. Survival? Dobra, no to już rzuć survival. Może coś zauważę obok, może jakieś, nie wiem, ziemia steta, mogę coś to... No. Czy może gdzieś jest trochę wyżej ziemi, którą mógłbym obspać ten ogień? To... O, właśnie piach z plaży, git, dobry pomysł, no. Kurwa. 10. 10? No niestety, nie. Poza tym pomysłem, żeby odsunąć te konary, żeby nie było więcej paliwa i po prostu pozwolić się temu, tym łatwopalnym rzeczom wypalić, nie widzisz teraz innego rozwiązania. No chyba, że możesz pomodlić o deszcz czy coś. Druid, nie masz czegoś takiego? Ma, ale nie wiem, czy przygotował. Plus druid jest wyczerpany. Okej. Wyprzytykał się ze wszystkiego, więc jedyne co może robić, to próbować odgonić. No tak, te konary rozstawić. Kaja, może ty już coś tam... Nie karmić ognia. Gdzie, żeby uratować... Co widzę? Może już coś tam widzisz, żeby uratować... No to Kaja się przyglądasz, coś widzi w ogóle. Czy jest sens w ogóle to gasić? No się spaj, no metal zostanie jakiś, jakby złoto było, to by dobrze było. Chociaż tyle. No, dobra. Przygląda się tam. Dobra, no to będzie trudno, bo ten ogień przeszkadza. Też, no. Ale spróbuj. Perception? Mhm. Dobra. 12 plus... czy mam disadvantage rzucić? Nie, to po jest prostu. Po prostu trudniejszy. Ten. 18. 18? Okej, rzeczywiście, tam gdzie już ten ogień się jakby, bo to wiecie, wypala się jakby idąc na zewnątrz ten i zostaje ten taki bardzo wiotki popiół, taki drobny, który łatwo zostaje zmieciony. Też właśnie iskry idą w powietrze przepiękne, ale rzeczywiście dostrzegasz jakieś kanciaste, osmolone kształty, tak jakby gdzieś tu w rogu, bliżej skały, takie wciśnięte widzisz. Jakby w ten, w taką, jak jest taka półka skalna, która ładnie osłania to gniazdo od deszczu i wiatru, to tam pod nią rzeczywiście coś jest wciśnięte, ale teraz jest kompletnie czarne. Mhm. Ale coś... jakieś takie kanciaste jest. No to wam mówię, tam coś wciśnięte jest, tam osmolone strasznie, ale coś tam jest. Trzeba czekać, że się pali chyba. To odsuńmy te konary. Te kamienie, które są obok tutaj. To są gigantyczne głazy. Głazy. Lita to skała raczej. Trudno, trudno to nazwać głazem, po prostu lita skała, klif. Okay, dobra. Nie ma tam jakiegoś sypkiego materiału na tym? Nie, wszystko raczej wiatr by zwiał. To Gareth tylko swoje wysiłki zdwaja właśnie w okolicy, gdzie Kaja wypatrzyła te... Dobra. Dobra, no to rozumiem, odsuwacie te konary. Ty Gareth, jak możesz, po prostu zaduszasz ten ogień i tak naprawdę po takiej tak naprawdę godzinie walki z tym ogniem rzeczywiście on dogasa. No to długo zajęło, dużo było. Śmieszne po prostu też, tak godzinę stoimy i tam... Normalnie pożar musieliście ogarnąć, taki poważny. Styrtę trzeba było ugasić. No bez magii jak bez ręki trochę. No. Ogień to... Szybkie do rozprawienia na co dzień, ale tak. Dobra, trzeba to wyciągnąć, to coś. Kaja rzuca
pierwszy raz od pierwszej sesji Mage Handa. Ostrażnie tam. Okay. I Mage Handem próbuję tą skrzynkę wyciągnąć. Ja podchodzę do KL, mówię ostrożnie. A to nie moją ręką. Skrzynia. Tak, tak. Kiedy... No. I chciałbym guidance też dać. A, dobra, okej. Okay. Dać okay, do kolejnego rzutu. Dobra, no to okay. Twoje... ten... Wysyłasz swój Mage Hand. To nie jest do końca opisane w Mage Handzie, ale zakładam, że możesz nim wyczuć coś, jakby tak, jakby temperaturę czy coś, więc dotykasz i rzeczywiście jest tam sterta jakichś takich, taka kanciasta, duża sterta. I kiedy dotykasz, gorąca teraz jest mega, po prostu, ale udaje ci się trochę jakby zetrzeć tego popiołu i widzicie w dogasających ogieniach, w dogasającym ogniu błysk złota. To jest sterta złotych sztab. O kurwa. Osmolonych po prostu. Osmolonych, ale rzuć jeszcze na, proszę, survival. Albo na naturę. Zresztą wy wszyscy możecie to zrobić. Dobra. Co jest to za rzut? Co to było? To ja. Że jest złoto. Wciąż rzut dobry. 22 survival. 22 survival, okej. Okay. Ja cieszę się z golda. 6. Dwa. Dobra. Więc, ale ty Kael też 4. Wyczuwasz. A, bo czekaj, charaktery... bo ja nie rzuciłem w końcu, bo... No to też możesz rzucić. Survival, percepcja, cokolwiek. Survival to będzie. I to będzie 19 plus 6, 25. Okej. Okay. Kiedy tam Kael, jak naprawdę ten... przygasł ten ogień, dociera do was woń spalonych piór, ale także taka charakterystyczna woń palonej skóry i ty, Tamati, rozpoznajesz ten zapach od razu. To są jak... I wiesz, aż wręcz wspomnienia budzi w twojej głowie, kiedy rozpalasz ognisko i muszle są wśród tego jakby... tego miejsca, gdzie rozpalasz ognisko. Taki charakterystyczny, kwaśny zapach palonych muszli. Kreda? Nie kreda. Bliżej coś pomiędzy chityną a włosami palonymi. Okay. Kreda to potem zostaje z tego. Pamiętaj, że musisz dwa kroki więcej, żeby opisać mi jakiś zapach. Rzeczywiście. No to palone muszle pachną jak palone owady. Okay. Rozumiesz. Czyli jak palone włosy, taki, dobra, taki smród. Kwaśny, duszący smród. Kreatyna. Jeden z gorszych rzeczy. Takie rzeczy. Dobra. Tak, nawet jak trochę, jak włos się podpali nawet przypadkiem na ręce, tak, to jebie tak. Jak stopy. No, że to, okay. to jest pojebane, że jak robisz sobie coś i masz gaz na kuchence gazowej i ci tylko tak spali na jednym palcu włoski, to w całej kuchni czuć. No. A coś tu jeszcze było. Coś się tu swajczyło. Nie, złoto jest. Najważniejsze. Może jakieś zwierzę. Może truchła. Gdybym jakieś tutaj miał do jedzenia albo coś. To nie pachnie jak truchło. Okej. Okay. Truchło to jest zupełnie inny, charakterystyczny zapach. Okay. Uważajcie. To... gorące jest, także też poczekajmy jeszcze chwilę, aż to stygnie, albo... To może no nic. Abel to wywaliło, no. Okay. No nic się nie ruszało, jak tutaj przyszedłem podpalić. To dobrze. Nawet jeśli... Okej, okay, ja chcę pomyśleć, co by tu mogło być w takim gnieździe. Mogłoby jakieś może pasożyty albo coś takiego mogło się gnieździć. Musiałbyś po prostu bliżej podejść i zbadać, co to tam mogło być. Bo tak na... Okej, okay, no to ten... ostrożnie zaczynam to robić. Dobra. Jakby, żeby się też nie... Wiesz, jakiś patyk możesz wziąć, pogrzebać w tym popiołach. Stream działa cały czas? Stream działa? Bo mi Twitch się też wypieprzył. Twitch generalnie chujowo dzisiaj działa, wiesz? Ale ludzie piszą, że jest. Tak. Okej, okay, dobra, bo mi się właśnie... Niektórym nie działa, niektórym działa. Okay. Ale mi się streamuje wszystko i czat jest. Dobra. Wracając, dobra, no to zaczynam grzebać tam, chcę znaleźć źródło tego zapachu. Dobra, no to kiedy tam grzebiesz, widzisz, że wypadają tak jakby z popiołu kulki, takie malutkie, obłe, niczym stalowe takie kuleczki, ale one wszystkie popękały. Bierzesz jedną do ręki, przecierasz taką złamany fragment i widzisz, że to była perła. I inną wyciągasz, widzisz, że są białe i czarne. Była mnóstwo, cała masa ich tu była, ale wszystkie pękły.
kiedy pod wpływem ognia. Perły. No nic, ogień nie porobił. Vincent by zapłakał nad nimi, nie? Chłopaki. Vincent? Tak. Vincent, no. Nasz poległy towarzysz. Nabił kamyczki. Straciliśmy go w drodze tutaj. W drodze tutaj, w sensie... Między New Dagger a Tinto. Jaki to był? Tamati próbuje jakoś subtelnie wybadać, czy jest to ten, który go widział na tym. Insight. Znaczy, nie jesteś w stanie tego. Tak, dlatego wymyślam pytanie. To. Taki. Przyjaciel wasz, tak... towarzysz. Tak. Robaczek nasz kochany. Okej, już wiem. To mi potwierdza jakby od razu. No, zrozumiałem się, ale no... Pożegnany, tak. No cóż. Ja. O, perły. Piękne rzeczy. Perły przed wieprze, jak to mówią. Ja też znam kogoś, kto mógłby takie docenić, ale... Z tych chyba już nic nie będzie. No to weźmy w takim razie to złoto, ale powoli. Też żeby go tu zostawić za dużo, wszystko jest takie. Tak. I gorące wszystko, także powrót. No i oczywiście podział dla każdego 25%, tak? Tamati pewnie odwraca się do nich. Tak, ja się patrzę na Malwina i na Gareta, czy taki podział jest okej. Perły nawet pęknięte? Nie są trochę warte? Zebrać możemy, jeśli się chce panu zbierać, panie Gareth. Arkana, Gareth. Dobra. To ja też się zastanawiam nad tym pytaniem. To Arkana. W międzyczasie Malwin mówi, że... No, po ćwiartce, no normalnie, tak. A jak inaczej? No, fair. No tak, 6 arkana to nie wiadomo. Nie. No, bezużyteczne. 17. 17. Sproszkowane mogłyby być trochę warte dla alchemików, ale. Ale no niewiele. No w pewnych sposobach magii to można by użyć takich perł, więc jak coś tutaj możemy spróbować, trochę tego zebrać. Ale też, żebyśmy tutaj nie spędzali zbyt. Dużo czasu, raczej wielkiego kosztu to nie będzie miało. A tak jak pan Malwin powiedział, no po ćwiartce oczywiście, tak, tylko upewniam się, wiadomo. Żeby nie przyszliśmy tutaj po skarb, tylko przyszliśmy załatwić smoka. Więc panowie może już żeby zbierzmy ruszyć na północ, a smok tylko był w drodze. Chociaż, no, powiem wam, skuteczna gromada. Dobrze, zajmijmy się tym. Dobra. To czekamy pewnie, aż wystygną trochę i jakoś tam zapakujemy. Złoto szybko stygnie. I rzeczywiście, kiedy też jeszcze zaczynacie odgruzowywać, jest tutaj po prostu góra, sztab, ale widzicie, że one są dziwne. Mianowicie, nie są to zwykłe takie romboidalne sztaby, jak się przyzwyczailiśmy do kształtu takich, wiecie, trapezoidalnych. Te są inne. Wyglądają właśnie tak. Po to to było. Są w takim kształcie. Dziwnym, bardzo niestandardowym. I ty, Tamati, widzisz, że mają wybitą po krasnoludzku datę wytopienia. I symbol, który wszyscy widzieliście już raz, symbol pięcioramiennej gwiazdy, gdzie ramiona tej gwiazdy to są wiertła. Mhm. Krasnoludzkie skarby. Tak mi się wydaje. I data to jest inny kalendarz zupełnie niż używany przez Eberończyków i Nowokrąg. A czy mi znamy? Ale rzuć historię. Dobra. Format jest dziwny. Rozpoznajesz krasnoludzkie... 8? 8? Niestety. Okay. Rozpoznajesz, że to jest krasnoludzki
krasnoludzkie liczby, ale format daty jest dziwny. Nie ma sensu dla ciebie. Czy myśląc o tym, czy mogło to być coś z Fortu Golden? Nie, absolutnie. Okay. Znaczy, może, nie wiem, w sensie to trochę takie głupie pytanie. Znaczy nie, bardziej w sensie, czy tak kojarzy mi się na przykład, że widziałem coś takiego... Ty nigdy nie byłeś w... Ale pewnie rzeczy, Golden, które zostały stąd przywiezione, wiem o nich. No to z Fortu mieć, Golden nie? przywożono zwykłe takie sztaby trapezoidalne zwykłe. Sztaby, okay, o to mi chodzi, ale właśnie. To tylko znasz z historii, bo Fort Golden upadł dawno, zanim wy dotarliście do Tinty. No dobra. No to Gaja tam podchodzi do Malwina i Gareta i wyciąga jedną monetę, bo mieliśmy tą sakwę, która miała 20 sztuk złota z tym, co pokazuje. To samo, nie? I pokazuję wam tą monetę właśnie, co tam... Rzeczywiście. Złoto, które znaleźliście przy łapczywcu, worgu Mogoga, wygląda tak samo, ten sam symbol. I ty, Kaer, rozpoznajesz ten symbol jako właśnie... No, krasnoludzkie. No to wcześniej mówiliśmy, że to krasnoludzkie, tak, nie? Tak. Astralne krasnoludzkie. Astralne krasnoludzkie. Czyli to jest inna frakcja niż ci, co spotkaliśmy u Mogoga. To są ci. Sami. O, to są ci, okej, okay, dobra. No to ciekawe, jakim się w te rejestry to wszystko spina, jak zabłądziło złoto. Znalezione, nie kradzione, nie? Astralne, jakie krasnoludy to są? No, astralne. Tak, spotkaliśmy paru takich kiedyś, całkiem niedawno, jak żeśmy sklepali tego Mogoga, co męczył New Dagger. Właściwie mi znane są astralne krasnoludy. Tak. Jesteś podróżnikiem, no tak, przez Flogiston. Tak, słyszałeś o astralnych krasnoludach. A Madax był krasnalnym? Znaczy był ten? Nie, musielibyście się zapytać, tego nie wiadomo. Okay. Tak. A, okej, dobra. To nie jest... Nie można tego określić po samym wyglądzie. Wyglądają jak zwykłe krasnoludy, tylko po prostu są z innej frakcji, można powiedzieć. Tak, słyszałeś o astralnych krasnoludach, niejakim koncernie Sternbein, który ma swoją siedzibę w Bernfurn, czyli cytadeli daleko na północ stąd, wśród jednych z kółów Nowokręgu. Bogaci. No. Jedyni, żyją tylko po to. Tylko po to żyją. W sensie ich cytadele są zasilane tym, że kują w nich złoto i narzędzia. Dobra wiadomość. Więc oni muszą. Bogactwo to jest jakby. Jeśli przestaną zdobywać bogactwo, to umrą. Dobra wiadomość taka, że. No, nikt nie umrze, jak do niego tego nie wróci. To na pewno. No i słuchajcie. Jeszcze tylko jedną rzecz wtrącę. Charakteryzują się tym, że znają sekret poławiania złota z wszechdziczy. To pewnie o tym mówię. Dobra. Kiedy to robimy i bierzemy te sztabki, to ja chcę zwrócić uwagę na to, ile ich jest. I zapamiętać. Dobra. Żeby nie zostać później wychujany. Czekaj, jedno muszę tylko sprawdzić. Okej, okay. Sztabek jest. Powiem, że trefę są dla mnie. Okej, okay, czyli... każda z nich waży 1 funt. Jeden funt złota warty jest 50 sztuk złota. Sztabek jest 50. No to... 25 tysięcy sztuk złota. Nie. Po 12,5 by wypadało. 2500 sztuk złota. Nie, to jest. To przepraszam. To sztabek jest. Nie, czy ja nie umiem liczyć. 50 razy 50 to 2500, tak. 2500, czyli musi być więcej tego. Bo ja chciałem, żeby było 20. Aha, tylko perły. Dobra, jest 10 tysięcy sztuk złota w samych sztabkach. Okej. Okay. Wow. W sumie było trochę więcej, ale niestety... Czyli jest ich 200. Tak. No to po 50. No i to jest...
200 ten, każda po fun, no to jest 200 funtów złota, czyli ciężkie też. Udźwigniemy właśnie. Powiem wam od razu. Trzeba no. To trzeba dobrze ukryć. Może to nie podjedziemy są bogactwa, tutaj. Które są u nas częste. Może podjedziemy tu wozem. Ciężko, ale by się dało. Ale to by było bardzo trudne. Nie no, wierzymy, co tam, co nam zrobią. Smoka zabiliśmy. Bierzemy w plecak i... A moje zmartwienie jest takie, że jeśli tam Switko jest, to my zobaczyli, że my z takim wracamy tutaj tobołem. Tutaj ich cała obietnica na panewce by spaliła zaraz, bo stwierdzili, że już my swojego mamy. Dlatego bym nie chciał. No, musicie zrozumieć, nasze. Że dla mnie to jest ważne. Ale my na nagrodę chcieliśmy odbudować te domki im tam. Ja wiem, właśnie chciałbym, żeby do tego doszło, żeby oni nie wymyślili, że to złoto i to wam starczy. No mam nadzieję, no, że rozumiecie starczy. Moją sytuację. Umowa taka jest, że oni pokrywają odbudowę, a to, że znaleźliśmy tutaj złoto, to nie jest ich biznes. Bo ja bym po prostu nie chciał, żeby oni to się wykręcili znowu. Ja ładuję. Kaja tam ładuje to plecaka, tylko złoto. No to nie uniesiemy chyba 50 sztuk złota. Nie uniesiesz, nie no, fun, no musielibyśmy policzyć, już patrzę. Carrying capacity, czy to jest strength score razy 15. To mój jest 225, przy czym zadeklarowaliśmy, że tylko niezbędny ekwipunek bierzemy na smoka. No ja mogę jeszcze 100, ja mogę po prostu 100 tu jest, więc tak, waga nie jest problemem dla was. Mm-hmm. Problemem jest rozmiar tego. No okay. To jest góra, worki, jakieś taczki, wiecie, bo ja mam to nie 100 jest funtów tak... miejsca jeszcze u dźwigu, ale ja... Tak. Mm-hmm. Bo mój pomysł taki jest, to zostaje, to jest nasza tajemnica, to co tu znajdujemy. Ale jakby tu przyjechać dorożką, a smoka też trzeba przewieźć dowód jakiś, to możemy powiedzieć. Pójdziemy do miasta, weźmiemy wóz, wrócimy tutaj, głowa smoka, inny dowód. Do tego załadujemy to złoto, na to wrócimy do miasta pod grzyby, tam ukryjemy, co by na to. Dobra, tylko na razie weźmy je, nie wiem, dowody wrzućmy gdzieś w jakiś worek. Albo ukryjmy je znalazł. Tak. No ale to w wodzie bym ukrywał, bo to ktoś zaraz przetrzepie. No dobrze. No, może ktoś się zaraz tutaj zejść, bo i też dymu dużo, więc... Ja mogę zostać, przypilnować. Ukryjmy i zostań przypilnować, a jakby ktoś się interesował, to go w drugą stronę odeślesz. Proste. Dobrze. Nie wiem, tak. Malwinie, a nie wolisz iść, bo ja też mam tutaj interes, chętnie bym się zajął tym. Ruchłem. Skórę dobrze by było zdjąć. Chyba, właśnie skórę, no. Reflektujesz na takie zajęcie. No, ja mogę zostać po prostu. Jeśli chcesz, żebym ci pomógł, to mogę, ale nie zajmuję się skórowaniem rzeczy. Ja mogę oskurować jak coś. Ja też nie, ale właśnie ostatnio wypaliło mi dziurę w zbroi i myślę, że płaszczyk z takiego kurczybyka byłby nie od parady ochroną. To nie głupie. Bo skórować to ja też mogę pomóc. Ale ktoś miał jechać. To tak. Tak. To wy tam... No ja muszę na pewno, no bo jak wy sami wrócicie beze mnie, to zaraz będzie rabon. To ja pojadę, pójdę. No jak ktoś by ze mną chciał, żeby to i konie wziąć. Dlatego Malwin zaproponowałem, że ja zostanę i zajmę się smokiem, a ty możesz iść i tam oczarować ich jeszcze. Więc tak, ja mogę iść. Żeby jeszcze tutaj być sprawiedliwym i tak dalej, jednofuntowa sztaba złota to jest taka mniej więcej jak w dłoni się mieści. Mhm. To jest nie jest aż tak duża. Macie ich 100. Nie, czekaj, ile mamy? Mamy ich 200. 50 na osobę. Czyli to jest jakieś 100 kg w sumie. Mhm. Nie jest aż tak dużo. No nie, można by na przykład znów na płaszczu Garetha to po prostu przetransportować. Można by jakiś worek skądś wyczasnąć. Taczkę może jakoś. No, ja bym za to, że właśnie worek. Ja backpack mam jakby w ekwipunku ze sobą. Skórzany worek jakiś na przykład. Możemy tak, albo
Skóra smoka. No to... Ze skóry smoka też byłby niezły worek, a w sumie jak kość ja jest, to i nitkę wykombinuję, igłę jakąś z kości się zrobi. Myślę, że bez problemu, jeszcze z pani pomocą tutaj. Takich rzeczy to ja nie robiłem od lat, powiem wam, ale... Kajesz wyciąga, po prostu ignoruje tam i wyciąga ten swój plecak i pakuje, ile wlezie do niego. Ja tego smoka zobaczę. Pakujemy. No myślę, że plecaki są dość puste, więc można dużo w plecak załadować. Jak nie, to można i nosze zrobić po prostu z tych badyli, z choćby mojego płaszcza, i tak się na wiele już nie zda. I część do plecaka, część na nosze, jakoś z tym pójdziemy, ale też tego trucha bym tak nie zostawiał, bo jednak... No, nie, trucha nie zostawimy, dowód jest potrzebny. To łeb upierdzielcie i weźcie, należy łeb sam. Ta jedę zobaczę, i tak można. Trzeba jechać, co? No ja myślę, że to najlepszy byłby pomysł. A jak nie, powóz chociaż taczkę jakoś, żeby tam może... Kurde, a może jakbym ja podszedł... Jakbyśmy... Dobra, pani Kaja, jakbyśmy już... podeszli do... jak się nazywa miejsce, w którym się cydr robi roch? Do cydrowni. Ja tam zagadam, taczkę wezmę. Z tym byśmy przyjechali. Można coś powiedzieć. Możemy iść. Ja mogę iść, Kaja, ty zostań. Dobra. To ja zostanę z Garetem, będziemy skurować. Tak. Zajmij się tym swoim, dobrze. My skurujemy wypo taczkę. Panie Malwin. Tak. Marvin, ale weź w razie co parę sztadek, tak? Na wszelki ze sobą. To pakuję do plecaka. Jesteś w stanie sam wziąć. Z 10 mogę wziąć. Z 10 wziąć możesz na luzie. No jak widzę, że Marvin zaczyna pakować, to też zaczynam pakować. No bo jeszcze coś też tu napadnie, kurde, i będzie czekać. Dobra. To 10 biorę, 40 moich zostaje tam. Dobra, czyli masz 10, to jest 500 sztuk złota. Okej. Okay. No ja to na razie w sztabkach liczę. Dobra, jeszcze jedna rzecz, jak już zaczynacie je pakować, z pomiędzy nich wypada skórzana tuba, ale jest spalona. Widać, że jeden koniec jest po prostu kompletnie wypalona jest. I pusty w środku? W środku znajdujecie tylko spopielone kartki, które jak chwytasz jedną z nich, rozpada ci się w ręku i tylko strzeliły resztki magii. Szkoda. Tak cię wiesz, jak dotkniesz klamki i cię kopnie, to tak cię kopnęło i jest tuba na spell scrolle ze spalonymi spell scrollami. No nic. Dobrze, to złoto chociaż się trzymało. Trzeba było, no ten ogień, no dobra w sumie pomysł, panie Malwin, panu przyznam. No, może. Smoka wkurzyło na pewno. Też wytrącony. To i pewnie skuteczniej dla nas. No i tak ruszamy chyba. Okej. Okay. Po drodze dobra. Możemy rozmawiać? Mhm. Tak, możecie. Nie możecie. Zabraniam wam. Ja chcę po prostu, tylko też nie wiem, czy tutaj temat jest do rozmów. Tak. Dobra, to jest zaraz do was przejdziemy. Kaek, Garet, co wy robicie? Dobra. Widzę, że na smokach potrafisz jeździć, a potrafisz je skurować. No pytanie, no survivalu trochę maka, więc zakładam, że coś tam umiałaby chyba, że trudny rzut wszystko będzie. Wszystko się skuruje tak samo, tylko duże rzeczy skuruje się dłużej. Spróbuję, nie? Daj mi jakiś nóż, bo ja swój zapodziałem. Nie masz noża, to ja też swój zostawiłem u kowala. Malwin, zostaw nam nóż! Krzyczy jeszcze Kaja do nas. Daję wam ten wrednego noża. O, dobra. O, dzięki. No, okay. Bo KS swój utopiła w kolanie tego Francesco, jeżeli nie zyskała potem, więc... To jedyny, co mam. Z takich, dzięki. Co nie gadają. Dobra, powodzenia. No to bierzemy z Garetem, skurujemy. Dobra. I myślę, że też sobie zjemy coś, więc hit dice'a bym rzucił chętnie. Dobra, czyli skurujecie i robicie sobie short rest. Tak, dobra. Tak. Dobra, no to kto robi, kto pomaga? Ja pomagam KM. Dobra, KM, advantage, kiedy Garrett ci pomaga, skurujecie bestię. 12 albo... O! 18, czyli 22 łącznie. 22, zajmie to długo, bo to jest duża bestia, ale uda ci się zdjąć skórę ze smoka.
nienaruszoną o tyle, o ile no, te obrażenia, które mu zadaliście. I kiedy ją ściągasz, też widzisz coś dziwnego, że są takie momenty, kiedy jakby dotykasz tych łusek, że one na chwilę jakby znikają ci w rękach, potem pojawiają się z powrotem. O, o co chodzi, Gareth? Zobacz, co jest. Wydaje się to być resztki tego, nie wiem, zaklęcia, co użył w swoim przedśmiertnym ataku, ale nie mam pojęcia, co to jest. Ty czegoś takiego nie widziałaś. Próbuję sobie przypomnieć. Dobra, arkana bądź historia. To też mogę po prostu pomóc, jako że mam zmęczenie. Możecie, możesz, no to tam. Dobra. No to obojętnie w sumie arkana historia. A właściwie Kae też ma zmęczenie jedno, bo wstała, no. Więc pamiętajcie, że jest zwykły rzut. Na szczęście. A to co z tamtym robimy, survivalem? Ola, olewamy, bo ja zapomniałem. Dobra. Czyli mam 15. 15. I co to było? Historia? Arkana. Obie mam tyle samo. Dobra, więc... Nie, to 17, przepraszam, 17. W takim 17 arkany. Tak. Dobra. Kiedy patrzysz na to, no to nie jest to żadne konkretne zaklęcie, które możesz rozpoznać, ale bardzo ci przypomina sztuczkę twojego ludu, jaką jest umiejętność znikania statków. O. Tylko ta jest trochę słabsza, czyli jest to jakiś rodzaj właśnie powodowania, że istota może się stawać niematerialna, przez co trudniejsza do zranienia przez normalne, niemagiczne ataki. To mówię Garethowi, że dematerializują się trochę jak statki Gitianki. No, ciekawe. Jakby znaleźć wprawnego rzemieślnika, może z tego być faktycznie nielicha ochrona. Jeśli ten czar się faktycznie utrzymuje na tej skórze, pewnie. Tak. I widzisz, że to jest jakby bardziej natura tej bestii niż jakiś zewnętrzny rzucony czar. Super. No to mówię, że jakby to jest w tej skórze to jest zawarte, więc to brzmi jak super coś. No, koniecznie. To co? To jeszcze głowę mu urwniemy. Strasznie mnie wkurzyło bydle. Dawaj, ciepaj go. Dobra. To kraję mu tu głowę. Dobra, nie masz topora ze sobą? Nożem. Nie, topór został u kowala. Właściwie mamy tylko ten nóż takich ostrych. Znaczy jeszcze mam miecz sejmitara swój, więc... A on to sejmitarem dobra, jesteście w stanie uciąć mu łeb już. Nie róbmy z tego tutaj, nie róbmy z tego sobie... The Long Dark. Trzy hit dice sobie rzuciłem, jak coś mam 20 HP chyba ze sobą. Dobra, mam 20 dobra. To zawczasu. Ja nic nie rzucam, bo nie mam. Wszystko ale... zużyły te. Dobra, a Kaja, bo ty jesteś taką trochę kulinarną eksperymentatorką, co sądzisz o... Co sądzisz, wiesz, i tak pokazuję na mięso smoka. I to Kaja odkraja kawałek, wącha, śmierć próbuje ocenić, czy nadaje się w ogóle do spożycia. Pachnie jak śmierć. Pachnie jak śmierć? Idealnie. Śmierć mułem. Może być smaczne. To odcina kawałki i mówi, spróbujemy coś ten, usmażyć. I nadziewać, bierze taki patyk, nadziewać jak taką, wiecie, jak to się mówi. Tą miękko. Nie szaszłyk, chodzi mi o te pianki. Tą piankę, tak. Piankę, to mięso i po prostu na ten ogień, który gdzieś tam się dopala z boku, nie? Zobaczymy, co widzicie. No to widzicie, jak ono zaczyna się tak pienić na zielono i jakby ten kwas, który jest... Ten smok jest nim przesiąknięty, jakby tak kapie i syczy i trochę ten ogień wznieca nawet. Wiem, Kae, że inicjatywa wyszła ode mnie, ale tak jak pomyślałem sobie o tym dobrze, to bydle pluło kwasem. Ale to się wytopi całe, zobacz. Tak Kae próbuje wytopić cały ten kwas z tego mięsa. Dobra, no to w momencie, jak już mięso przestaje syczeć i się pienić, to tak naprawdę zostaje taki jerky na końcu, kompletnie spalony. Bierze gryza. Małego takiego. Żelki. No, jest trudno ci powiedzieć, czy to jest jadalne. Po prostu równie dobrze mogłabyś gryźć kwaśną podeszwę. Przeżarcie chyba lepsze, Gareth, więc... Mówisz, że przeżarcie lepsze, to może wstrzymam się z jedzeniem, aż wrócimy do gospody. Ale mam jeszcze zwykłe racje, jak coś trzymaj. Ale tam zwykłe racje, czy zwykłe twoje racje, Kae? Tak z ciekawości spytam. Jakieś tutaj
Kaja ma takie trochę skorne jedzenie. Dobra, jak masz suchara, to wezmę. Dzięki. W sumie też mam rację, ale jak częstujesz. Potem sobie jemy. Dobra. I pochrupując suchara, Gareth też próbuje rozciąć bestii gardło, patrząc, czy ma tam jakieś gruczoły kwasowe, czy coś takiego. Próbuje zharwestować kwas. Okej, to będzie trudne. Nie masz proficiency w alchemii. To rzuć po prostu na survival, ale to będzie trudny rzut i masz disadvantage, bo jesteś zmęczony. To prawda. W alchemii nie mam, ale mam alchemy kit. Ale nie jesteś proficient w nim. Dobra, to jest rozumiem. Vincenta. Dobra. Tylko ja się przyglądam, co robisz i ci próbuję pomóc, jak coś w survivalu. Dobra. W takim razie. Advantage, dobra. Czyli nie ma disadvantage'a, bo on jest zmęczony, czyli... Dobra, okej. Okay. Tyk. 5. To się nie 5. Kiedy rzeczywiście tam rozcinasz to gardło i znajdujesz taki po prostu taki jak worek pławny praktycznie rzecz biorąc i w nim trochę bulgocze tej tego kwasu, ale przez nieuwagę on ci pęka i nie ranisz się, ale po prostu kwas zżera ten worek i tego smoka tam truchło trochę. A, warto było spróbować. Ostry ten kwas. No. Dobrze, że mnie tak trafił zjadł. Ale no, mnie trafił. Bo ty mi pogryzł, bydlak. Dobra. Coś tam z niego jeszcze można wyciągnąć. Wiesz, Kaja, może po ile chodzą kości takiego bydlaka? Na... Nie wiem, czy handlują piraci kośćmi smoków. Na rynku. W ogóle się handluje. Kości nie kojarzysz poza takimi jakimiś kolekcjonerami, czy jakimiś takimi, wiesz, bardziej jako ciekawostka, ale na pewno zęby, rogi, pazury, chyba wszystko, bo gruczoł z niestety pękł. Ja mówię, dobra, kości nie, ale pamiętam, że Trykis miał taki... Taki naszyjnik z kości. Fajnie wyglądał. Twierdził, że sam go zabił, ale nikt mu nie wierzył. Dobra. Łeb i tak mamy, to co? To pazury mu jeszcze można wyjąć, nie? Dobra. To próbuję też mu powyjmować pazury. Dobra, to już nie będziemy tam rzucać. Po prostu ucinasz te pazury sprawnym ruchem i macie smocze szpony, głowę, jego skórę. I to właściwie tyle. No, dobra. No i fajnie, to czekamy na chłopaków i zabierzemy się stąd w końcu. Ciekawe, czy Vincent by z niego zrobił swoją zabawkę, nie? Oj. Tego smoka martwego. Myślę, że na pewno by spróbował. A, szkoda, że go nie ma z nami. Niestety, ciężka dola. Wypijmy za niego, ja wyciągam bukłak jakiś tam ziemniaki odlane resztkę, no. Wybieram sobie łyka, no, po prostu. Okay. Widzę, że przygotowana jak zawsze, no to salut i na pochybę smokom czarnym. No i myślę, że na tym chyba możemy skończyć. Tak. Takim... W tym czasie Malvin i Tamati, co wy robicie, kiedy ruszacie w kierunku Tinty? Idę powoli, podpierając się quarterstaffem. Oberwałem. Mhm. Czy jakby. Czy wraca. Nasłuchuje okolice, czy wraca może jakiś dźwięk, może jakieś zwierzęta? Nie, na razie jeszcze nic nie słyszysz. Aby wróciło tu życie. Strasznie tutaj narobił smok. Szybko poszło. Nie spodziewałem się, że tak. Może nie gładko, ale szybko pójdzie. Pan się nie spodziewał? Ja się nie spodziewałem. Jak pan się nie spodziewał, to ja się teraz martwię, czy by się w ogóle udało. Się udało. Który to smok wasz? Nie. Gareth mówi, że pierwszy, ja nie wierzę. No, smok pierwszy. Na dobrą sprawę to prawie cokolwiek nasze pierwsze. Czym wy się trudzicie? Tak naprawdę. Aż tak. Sprawy do sprawy, ale na północ co was tam ciągnie?
nasze zajęcia to... Mamy taką misję. Zostaliśmy trochę przez przymus wciągnięci w nią. Przez przymus? Tak, musieliśmy podpisać glade taki. A, taki dość dosłowny. Ja myślałem, że jakieś zobowiązanie moralne, coś takiego. Nasze zobowiązanie moralne to takie, żeby przeżyć. Głównie takie. No dobrze, idzie na razie. Klepię go po plecach. Niesłusznie skazani zostaliśmy. I... Aha. Odrobić swoje musimy, mimo tego, że zostaliśmy niesłusznie skazani. Bo proszę mi poprawić, się mylę, ale jakbyście byli niesłusznie skazani, to nic odrabiać byście nie musieli. Chyba, że nie uznano waszego niesłusznego skazania. W idealnym świecie by tak było. Ale w tym spędziłem swoje na Spelljammerze. Na Spelljammerze? Na Spelljammerze pan był, panie Malwinie. Tak. Insight. Kontra. Dobra, rzucam. To 25. 26. 20. 17 wyrzuciłem. Wierzę. Wierzysz. Jak się pan tu no, w takim razie... No, na Spelljammer. Spelljammera się raczej nie wraca. Się wraca się, jeśli się odrobi swoje. W sensie... wiesz, jak to działa. No, odrobi swoje. Tak. Tak, zsyłają na Spelljammer i masz polować na magiczne przedmioty. Takie doświadczenie pewnie, tak? No i jak odzyskasz magiczny przedmiot, to cię puszczają wolno. No i ja tak miałem. Aż do momentu, gdy... wypuścili mnie, przywieźli do Casa de Comerade i nagle okazało się, że skazują mnie na śmierć. Przez to, że... W sumie to właśnie nie wiem przez co. Korupcja. Tamati, korupcja. Mówisz, że stałeś się... ofiarą korupcji, tak? Tak. Insight. No, to samo. 24. Plus 9, 21. 21, czy no to nie wierzysz. W sumie ja nie wiem, w sensie, no bo ale to ja jest, nie kłamię. To by, tak, jakby ale to by się nie udało go przekonać. No nie no, ale jeśli on ma silniejszy insight od mojego jakby przekonywania, to on po prostu jest pewny, że ja mówię prawdę. Aha, bo ja tak to czekaj, bo jak poszło? Bo ja chyba się zgubiłem. I miałem więcej od Kuby. Więcej ode mnie. Aha, dobra, to sorry, to źle zrozumiałem. Dobra. Znaczy no to po prostu czujesz, że faktycznie padłem ofiarą korupcji. Tak to jest z tymi systemami, nie? Że trzeba jak znaleźć kogoś, kogo trzeba tam, wiesz. Trybiki... W takiej maszynie potrzebują lubrykantu, a najlepszym lubrykantem jest krew. W takiej machinie. W innych sytuacjach raczej bym odradzał. No więc w takim sensie to rozumiem, panie Marfi. A, miejsce, gdzie nie ma takiej maszyny, no, proste. Tylko, że jest to tam w górze. Nie na padole. Na padole rządzą nami systemy. Jest to tyle. Się wydaje. No ale... czasem tak jest, że trzeba i w takim działać. Żeby... Trzeba działać umiejętnie. Ja jakoś nie mam do tego szczęścia. Nie pierwszy raz, co wchłobiony zostałem w coś, czego nie zrobiłem. A w systemie, panie Marvin, pan zawsze będzie więźniem. Tylko trzeba się zastanowić, jak pan... Panu ten system przeszkadza, tak jak i mi. Pan musi się zastanowić, co pan tutaj robi w takim razie, że pan jednak tutaj jeszcze jest. A ty co tutaj robisz, że jeszcze tu jesteś? Bo się zobowiązałem. Bo
bo są ludzie, którzy tylko w systemie, są tacy, którzy mogą tylko w systemie funkcjonować, a i tacy potrzebują pomocy. Więc jestem. Były przemytnik, teraz superbohater, tak? Nie, żadna kwestia ego, panie Malwin. Chyba. Mi się wydaje. Mi się wydaje, że każdy koniec końców ratuje siebie. Dlatego korupcja w ogóle może istnieć. Czy panie Malwin, bo pan, czy kiedykolwiek ktoś był od pana zależny? Pan ufał z jego życiem? Tak, był. No to pan wie, czemu się tutaj jeszcze jest, a nie gdzieś indziej. To pan nie zawiedź tych, co tak ufają, bo to chyba bardziej boli niż cokolwiek innego. Pewnie tak. No tak jest. No ale to. Smok uwalony. To najważniejsze. Boże, tak, tylko się wywiązali z tym. No, wywiążą się na pewno. Inaczej Kai im podechrznie gardło, nie? No taki żart oczywiście. Kai raczej woli strzelać. No zauważyłem. Dobra, ja zajdę tutaj do cydrowni. Jakąś taczkę wyciągnę, dadzą mi to. Raczej bez problemu. Poczeka pan, panie Malwin. No to podróż do wioski trwa mniej więcej godzinę. No daleka. No daleko, no trochę zaszliście. Też sobie na szlaku idziecie górskim, to jest trochę przeszliście, tak? Więc tak naprawdę też ruszyliście o świcie, więc kiedy teraz wracacie, była walka, było godzina... Chwila, muszę to policzyć. Walka na moście, godzina w tę stronę, walka, godzina... To tak naprawdę jest koło południa, kiedy wracacie do Tinty. I... jesteście właśnie, mijacie Tamę, tam jeszcze są resztki waszej poprzedniej walki. Mijacie, kiedy wchodzicie na Tamę, właśnie znajdujecie się właśnie pomiędzy tymi jabłoniami. Ty zwracasz uwagę właśnie Tamati, że dziwna rzecz, bo powinni ludzie pracować. A no tak jakoś nie widzisz nikogo wśród drzew, żeby właśnie, no, niedługo zbiory trzeba je pielić, trzeba dbać o to, żeby obrodziły w tym roku, a jakoś no, nie ma za dużo ludzi. Tutaj też tak strasznie cicho. Co, wolne dzisiaj mają? Nie, jakieś święto jest? Pani Malwin, jest jakieś święto? To ty Tamati, byś wiedział prędzej niż ja. No tylko, że właśnie nie wiem i to mnie martwi. Bo tutaj zbyt duszy nie ma. Do cydrowni. Tam zobaczymy. Może w środku się odwołaj, coś pogoda. Może przez tego smoka, może ewakuacja czy coś. Może, zarządzić. Ale Tama się trzyma dalej. Ale może słyszeli, może ogień widzieli. Może się chowają. Zobaczmy. Pewnie się chowają. No. Przodem idź. Dobrze. Dobra, zaczynam truchtem takim już. Dobra, i co? Do cydrowni. Podbiegasz do cydrowni. No to rzeczywiście widzisz, parę osób są w cydrowni, ale rzeczywiście niewiele. Jakby spodziewałbyś się więcej właśnie. Teraz no jakby powolne przygotowania do zbiorów trzeba robić, oczyszczać stare kadzie, przygotowywać nowe, no, ale jest parę osób, widzisz właśnie, widzisz
zarządcę takiego głównego, który tam, no, drzemi z tą beczką, ostrożnie, a ty szoruj. No i ale widzi ciebie kątem oka i, o, Tamati. No, co tak pusto? To co, co tak późno przychodzisz do pracy? Już 12:00, a gdzie ty byłeś? Wiesz, w domu, proszę Malwina. Później ci powiem, słuchaj, co tak pusto przy drzewach? Co się dzieje? No, ciebie nie ma, to też byś się przy tych drzewach do czegoś przydał. No ja wiem, no ale ktoś powinien być, w sensie, nie, bo ja się martwię, ewakuacja jakaś była, wiesz, coś takiego? Nie, o czym ty gadasz? Chwytaj szczotę, kać trzeba wyczyścić. Do roboty, chodź. Nie, ale czemu ludzi nie ma? No zaraz przyjdą pewnie, takie leniuchy jak ty są. Poza tym tam, wiesz, domy zalane, dobra, powiedzmy, że mogli się trochę spóźnić, nie? To ty... Właściwie to ja powinienem się ciebie pytać, gdzie są wszyscy, czemu ty się też spóźniłeś? No, to jest dobre pytanie. No ja to z tym... Pamiętasz, jak ktoś smoko gadałem? No to na niego nie ruszyłem. I tam... No widziałem. Co? Chcesz mi powiedzieć, że na smoka poszedłeś i dlatego się musiałeś spóźnić? Prawda to, na smoka poszedł. O, no. I co? Cali jest... No, co z tym smokiem? No my to Calia. No. Tama stoi, my też stoimy. A resztę? No taki światły szef zmiany to raczej umie dodać 2 do 2. Nie są poranieni cały list, Cali ten? Znaczy to wyglądają na obitych, nie? Ale... Dobrze mówi z góry spaść, czy coś? No się on jest... Cześć, chcesz ci powiedzieć, że smok nie żyje? O, nie wiem. Pracujemy nad tym. Tak. Ubiliście go? No to się zobaczy. To byliście go ubić, czy nie? To byśmy sprawdzili sytuację, bo jak się nie pójdzie, to się nie wie. No ale... I co was tak poturbowało? Potknąłem się. The same. To ja ci pomagam, bo ja jestem też poturbowany, to mogę ci pomóc. Co mówisz, Malwinie? Takie strome były tam. Uff. Skała taka. Okej, więc... Czyli advantage mam, tak? Tak, mam advantage. Nie wiem, co takie robić, ale... 12 albo... 10, więc 12. 12? Muszę rzucić na inside. Łapania, po co żeś tam las? No i teraz mam. No nie, no sprawą trzeba się zająć, tak? Dobry rekonesans. Nie ma się dać, jutro, słuchaj, ja odrobię, wezmę więcej nawet godzin, słuchaj. Jak chciałeś, żebym tam dojrzał. Dobra, no w takim stanie nie możesz pracować. No wiem, ale jutro wiesz, że ja do wieczora robisz. Dobrze, oczywiście. Dobra, to złaź mi z oczu, ale jutro dobrze. Cię tu widzę. Dobra, bo jeszcze sprawa jest, porzuciłbyś taczkę może. Nie, co? Po co ci taczka jeszcze do tego? To jednak chcesz się zabrać do roboty. Panie Malwin. No bo... Podchodzę. To cię zbyt boli, czy cię niezbyt boli, skoro taki jesteś, widzę, poturbowany? On po nie prostu wiem, co musi, się stało. On po prostu musi... Ja tak się zaczynam słaniać na nogach. On po prostu mnie na tą zawieść. Dobra. Szybko lekarza i padam. Dobra. Performance. Disadvantage. O, upadł. Dobra, zadbędę, rzucam 2 od razu. Nad 1. Plus 7, 8. Widzisz, jak ten jakby tak czerwony cały, ma taką szmatę, jakby przerzuca sobie przez ramię, idzie w waszym kierunku. Stoi tak nad tobą Malwin. A, czyli to tak. Oszukujecie mnie tutaj.
Nie, skądże? Nic mu nie jest, przecież widzę. Słaby z ciebie, aktorzyna. Dobra. Nie chcę was tu widzieć. Tamati, jutro będziesz w robocie. Szczerze mówiąc, to ja już ci nie chcę tutaj dzisiaj widzieć. Będziesz mnie tylko kurwiał. Panie Sean, jakby... Spierdalaj. Nie. Okej. Żadnej taczki nie dostaniesz. Idź sobie. Albo do roboty przychodzisz i nie robisz mi tutaj jakiś scen. Tamati sięga albo... do plecaka i wyciąga sztabkę złota. Nie wiem, co się zostanie. Tak. Najdroższa taczka w historii. I on taki... Rozgląda się. Co to jest? Skąd to masz? Malwin się podnosi i staje jakby za tym Seanem. No, taki się potknąłem. Prawdziwe? Czy mnie znowu w konia robisz? No to się zobaczy. Tylko... Sztuczki to ty tam pewnie znasz. I on wyciąga rękę po to złoto, żeby je dotknąć. Nie. Ile to jest takich dni tutaj na tym polu? Panie Sean. Więcej niż umiesz zliczyć, ale... A sobie te drzewka beze mnie poradzą, pan Sean myśli? Nie wiem, a jest prawdziwe? No jeśli jest prawdziwe, to czy ja mam powód, że ty przychodzisz kiedykolwiek jeszcze? Nie wiem, ty mi powiedz. Możliwe, że nie. A żeby sprawdzić, przydałaby się, że przetransportować to jakoś na przykład taczką? A i może też więcej się coś tego ucznie? Czy ktoś więcej mi taką taczkę jest? Pożyczył, to może by się uczknęło trochę? Kto wie? 10%. Dobrze. 10%. Dobrze. Niech będzie. To idę z wami. No, że się pan przewrócił? Absolutnie nie, wykluczony. No. Nie. Zdecydowanie no, nie. Żeby bym cię złapał, no, zanim panie się Malwin. Przewrócisz. No. No zdecydowanie nie, pan nie może iść. Ktoś doglądać musi przybytku. Dokładnie. Jeszcze ich nie przyszedł. Szczególnie teraz. Pokradnie smok przyleci jeszcze. W takich ciężkich czasach. Go nie ma. Widzę, że dzisiaj się nikt nie garnie do roboty. Myślę, że sobie znajdę trochę miejsca w moim... mojej liście rzeczy do zrobienia. A taka taczka, no... Sama się nie weźmie. 10% jeszcze chcę. Dobra. Wiesz, kto jeszcze taczkę ma? Nie. Gregor. Do Gregora idziemy. Chodź, panie Malwin. Gregor pewnie weźmie trochę mniej, nie? No, oczywiście. Ten... Z powodzenia. Nasza po schodach, ale jakoś damy radę. Tak, nie wiem, coś innego. Ja tam do tej roboty już nie wrócę. Idziemy. Idę i chcę iść. Ja się podpieram trochę, bo mój performance z jedynką po prostu mnie jeszcze bardziej poturbował. Tamati, może pieprz te prace. Tak to prawdziwie w ogóle. Jest. Ale widzisz, łatwo kogoś przekupić. No, tylko byłem taki. Pierwsze, mam kogoś przekupić, a po drugie, bardziej chciwi nawet niż się spodziewasz za każdym razem, a ten to już w ogóle. A, pewny jesteś, że nie pójdzie za nami. Nie chciałbym mieć go na sumieniu. Nie zrobicie mu nic chyba. On jest, to jest tępy chłop. Mu się to wszystko tutaj, myślisz, że on... Nie wiem, panie Malwin, ale wykombinujmy coś szybko i wracajmy tam. Dobra, to ten Gregor to ma taczkę naprawdę? Zobaczymy. A ty w domu taczki nie masz? Czy mam taczkę w domu? Masz taczkę w domu? Myślę, żebym miał. A po co by ci była? Nie, znaczy miałbym pewnie do pracy nad w sadzie, ale sad ma swoją taczkę pewnie, więc pewnie ja nie mam. Dobra, czyli nie mam. Na bazar. Tam ktoś na pewno będzie miał. Takie, co transportują rzeczy. No. Takie są najlepsze taczki. Dobra, to chodźmy na bazar.
Dobrze, panie Malwin, mi gadanie to nie z najlepiej wychodzi. Tylko żeby oni no, kolejni nie byli tacy ten. Nie ma chcie, mogę to gadać. Schować. Jakby mogę gadać. Nie wiem, jakby pan jakieś, nie wiem, albo chociaż złoto jakieś miał, żeby to spróbować, nie wiem, nawet zapłacić za tą taszkę. Ale żeby już tym złotem nie machać. Mam złota. Ile taczka kosztuje? Z 5 sztuk. Złota? No. The wheel barrel. No nie więcej niż 5 sztuk złota. No. Panie Malwin. To jest... Tak. 5 sztuk złota, tak. A pytanie mam. Ja tak mam wrażenie, że pan sząc trochę za dużo słychał, by pan mi pomógł później z nim może. Ale tak, nie tak, nie że... Tylko tak, żeby się przestał interesować. No 10 sztuk złota kosztuje gościu z taczką, więc jakby... Wynająć gościa z taczką, to mu płacić 10 złota. Przestał interesować. Trudno jest sprawić, żeby ktoś się przestał interesować, raczej... w miarę jedzenia apetyt rośnie. Patrzeć bym mu chciał tak w nos, to jak się taki chciwy by chciał być. A ja ci mówię, że jakby pozwolił, to by na dostał procent. Może nie, na te 10% może dużo, bo to jest dużo chyba. Ale trochę mniej by dostał. Jak ty za to złoto, to byś wykupił tą jego całą, cały ten sad. Myślisz? Myślę, że tak. A przy jego sztuce handlowania to jeszcze by na tym stracił. Ty wiesz, Tamati, Sean, jak już nazwaliśmy mu imię, on jest tylko zarządcą, jakby właścicielem całego wzgórza jest Lord de Rose. Tak, faktycznie, tak. On tylko zarządza jakby cydrownią. Okay. On nie jest właścicielem niczego. No dobra. No, że się nie zainteresował. No tam oddziany jest gość jednak. No, tam pozycja jest nieszanowana. Jednak co Lord mówi, to on robi. No, tak to jest z tymi służbistami. No, to on tylko pieskiem Lorda jest. Trzeba było tak od razu. No to jego to można zrobić na szaro na 1000 różnych sposobów. No, ale na szaro, nie możemy na czerwono, na przykład, nie? Możemy na przykład Glade podrobić od Lorda i go wywalić z roboty. Wszystko możemy zrobić. Co mu życie zrujno. Nie, no bez przesady, on rodzinę ma przecież. Panie Balwin. To możemy mu zrobić coś innego. Ale myśl dobra. Zapamiętam. Nawet jak to nie zrobimy, to nie sobie wyobrażam, że tak zrobiłem. Bym chciał zobaczyć takiego, jak tam musi ciężko na swój pieniądz zrobić. No tak. Dobra, chodźmy tą taszkę kupić. No. Ja doszliśmy do tej taczki przez tak, ten czas. Po prostu kupujemy tą taczkę, ja odliczam sobie te 5 golda. Mhm. 29. Ile macie pasywnej spostrzegawczości? Ja 12. A właśnie, 12. My też gadając rozglądamy się. No. Pewnie wchodząc do miasta. Jaką ty masz pasywną? Ja mam pasywkę 14. Okay. Dobra. Miasto jest trochę puste, w sensie domyślasz się, że prawdopodobnie no dalej trwa jakby przy tych domach jakby zalanych praca. Na rynku są ludzie, jest ich niestety mniej, no bo też pola są zalane, trudniej coś sprzedać, ale dzień wydaje się wyjątkowo leniwy. Ustało. Więcej ludzi jest zazwyczaj, tak? Roch? No tak. Spodziewałbyś się, no też, znaczy przy tych drzewach to nie tak, że nikogo nie było, ale było mniej niż byś się spodziewał zazwyczaj, nie? Okay. Też wiesz, no Tinta jest mała, ty znasz prawie wszystkich, tak, to jest, wiesz, no ile tu jest ludzi, ze 100. Dobra, no to chciałbym podejść do jakiegoś targu takiego. To jest targ na środku. Do stoiska, gdzie warzywa są, bo tam największy ruch pewnie. No właśnie tak nie bardzo, w sensie też 12 to dopiero się tak naprawdę skończyli rozstawiać. Warzywa są, to są tylko głównie te z niezalanych ogródków, tego jest też niewiele, powykrzywiane. Też jest wczesna, wiecie, pora nie jest też na bulwy.
Więc no jest tak dość cebulowo raczej na tym targu. To jak Malwin tam bierze tą taczkę, to ja chcę zagadać tam obok. Co tak? Malwin, bierzesz taczkę? Pierwszą lepszą? Czy jak? Znaczy, nie no, bo dobra. No to, ja chcę kupić ograjmy. Taczkę. Tak, chcemy kupić dobra. Taczkę. No to jest stoisko przy nim. Jest parę taczek. Każdy przy stoisku z warzywami pewnie ma swoją, którą przywiózł swoje jakieś owoce tej ziemi. Witam. Chciałbym taczkę, największą jaka jest. Tak, patrz na ciebie. Ale co, pan chce moją taczkę kupić? Tak, takie nietypowe. Można powiedzieć, daj nie chybę, a wędkę. A, dobra. Przewieźć se coś chce i a ma pieniądze, ale pożyczyć czy kupić? Pożyczyć czy nie? Moglibyśmy pożyczyć, tak? A, pożyczyć. Wróci w stanie idealnym, taka. Nawet lepsza, ładniejsza. Tamati, no wiesz, taczki ci nie będę żałował, ale po co ci ta taczka? Przewieźć rzecz muszę. No to co? A to od Szona nie weźmiesz z tego, z cydrowni? Co tam, wam taczek zabrakło? Nie, on zajęty teraz. Plus on, wiesz, to tam. Szon, ja powiem panu, jaki Szon. Ja go dopiero co poznałem, a niemiły taki skuchczybyk jest i chytry. Dobra, no trochę jest. Ja wiedziałem, że pan od razu lepiej, że lepsze interesy robić tutaj z ludźmi przy, że tak powiem, przy domach, tak? Ludzie, co znają innych ludzi. Tamati, oddasz mi wieczorem, ale dobra, to no nie wiem, ale no, tak z krzyczności, no kupcie coś przynajmniej. Pokazuję tam takie powykrzywiane po prostu, najbardziej zdeformowane marchewki, jakie widzieliście w życiu. No to bardzo chętnie, oczywiście. A ile będzie za takie, powiedzmy, wszystko tu? Wszystko? Tak. Widzisz, jak taki tam... 6 sztuk złota. Daję mu 6 sztuk złota. Widzisz, że tak patrzy na to, że... To ja pójdę z wami i pomogę wam z tą taczką? To, nie, załaduję. Pakuj na to. Załaduję wam tą na taczkę. Tak, dobrze. To wierzcie, po to nam taczka właśnie, żeby wszystko. Coś się szykuje, Tamati? Jakąś imprezę będziesz robił? No, powiem ci, że impreza to niedługo będzie duża. To wiesz co, choć do Belki podejdziemy, zostawimy tam te wszystkie te, a ja później wezmę to. Bela będzie, co będzie, chyba jakiś... Całą kadź zrobi ciasta marchewkowego, co będziesz robił z tym marchwią tyle. Dużo będzie można z tego zrobić. Tak się zastanawiam, co z tym wszystkim zrobię, ale coś wymyślę. Mach. Ale że najważniejsze, żeś ty zadowolony był. Mogę ci sekret powiedzieć. Jak masz na imię? Gary. Gary, powiem ci sekret. Ale nie mów nikomu. Mogę ci zaufać. Patrzę na to. No. Wielki marchewkowy festyn Tamatiego już jutro. Patrzy na ciebie, Tamat. Co? Tak. Nie wiem, o czym myśleć, ale to tyle ci wystarczy? To taki jeden zbiór tylko, to chyba byś musiał jeszcze podejść tam i więcej kupić. To kupię. Najpierw to zawiozę. Ja taczkę będę śmiał, nie? No, ludziom się przyda pewnie jakaś otucha czy coś teraz. Nie, dobra, nie, odpocząć musisz. Dobra. Nieważne, nie moja sprawa. Nasz klient, nasz pan. Dobrze, załaduję tą markę. Podwiozę do Beli. Jedziemy. No i zaczyna, wiesz, po prostu zgarnia tą markę jak łopatą nagle. Po kilku minutach wszystko już jest zapakowane i dobra, to jedziemy. Dobra, no to dreptamy niedaleko w sumie. On nam pomaga z tym, jedziemy. Tak, dobra. No to podjeżdżacie pod twój dom, Malwinie, ty widzisz po raz pierwszy dom Tamatiego. Jest to taki wielorodzinny, można powiedzieć, w cieniu zbocza. Nie wygląda jakoś super zamożnie, na pewno przytulnie. Jesteście i... Dobra, to gdzie to zostawić? Wiecie co? Oddasz mi to potem. Zadzwonił tymi pieniędzmi. Ja mam coś do zrobienia.
I widzicie, że zostawia tak na progu po prostu i idzie sobie. Dobra. Dziękujemy. Panie Marlin. Cała przyjemność po mojej stronie. 6 sztuk złota. Frejerzu. Panie Marlin. No. Zadujmy to szybciutko i jedziemy. To może do środka. No tak, do środka. Panie Malwin. Tylko może wie pan co? Ja tylko zobaczę. Chodzę do środka. Pan poczeka tutaj. Mm-hmm. Chodzę do środka, chcę wiedzieć, czy jest, czy Belnera jest w domu. Belnera? Jak wchodzisz w głównej izbie i nie widzisz. Też tam, gdzie główna izba, to jest no wszystko razem, kuchnia, salon, łazienka i macie jeszcze sypialnię osobną, co jest już luksusem. Ale ten, w głównej, nie widzisz jej w głównej sali, ale widzisz, że jest jakby takie, jest rozstawione śniadanie na 3 nakrycia. 2 są rzeczywiście zjedzone, trzecie leży zimne. Okej. Okay. Bo wiem, że Belnera widziała... No, plakaty. Widziała plakaty, pokazywałem je. Dobra, panie Marlin, to rozładujmy to tutaj z dom znajomych moich. To tutaj to przeczeka. I pojedziemy z tą taczką. Tylko szybciutko, żeśmy to zrobili. I rozglądam się, nie idą. Rozkładając to wszystko tam. Dobra. Z tą taczką. Do środka wjeżdżam. Pas, bo czekaj, bo kto... ty masz kin, czy nie masz jako Lizard Folk? W sensie? Zaraz sprawdzę. Mhm. Czy ty masz kin senses, czy nie? Nie masz. Dobra, to nie ten... A nie, nie, to nie ten rodzaj. Dobra. Ale zanim jeszcze tam Malwina... Słyszysz... Kurwa. Słyszysz ciche szlochanie z tej. Z sypialni. Odkładam skrzynkę i. Panie Marwin, porozumiewam, muszę tylko coś. I idę. Stało się coś. Chwila, ja zaraz sprawić coś muszę. Marwin taki lekko podejrzliwy zaczyna rozpakowywać taczkę. No to tam wiesz, no bierzesz garści, tak naprawdę bierzesz taczkę, wysypujesz tam, wiesz. Dobra, idę tam. Dobra, no i to... I obserwuję. No to... Co się stało? Ty wchodzisz do środka? Ja? No, do sypialni. Tak, to wchodzę do sypialni. Dobra, widzisz na środku, na łóżku, widzisz Belenarę. Belnerę, przepraszam. Widzisz Belnerę i widzisz, że tak siedzi na boku łóżka. Pokój jest trochę, jest w dużym nieładzie. Od razu rzuca ci się w oczy biurko, które ma po prostu szuflady, ma wyrwane wręcz. Tuli małego Urmusa, dobrze mówię? Tak, Urmusa. Dobrze. I szlocha cicho, jakby tak w jego bujne loki. A mały tam, mamo, nie płacz. Co się stało? Co jest? Belka. A jak tylko widzicie, Tamati. Hjornalsson, on je znalazł. Co? Co znalazł? No te listy. Nie. I gdzie jest? Nie wiem. Wszedł tu. Dużo ich było. Wziął kuszę. Gdzieś poszli. Gdzie? Gdzie poszli? Coś tam Belka. Krzyczał na mnie, że wszystko widział z wieży, że to są jacyś mordercy i że poszli jakiś wóz, coś. Belka, nie wychodź. Zostań tutaj z Urmusem.
Ja to wszystko ogarnę, nie martw się. Wszystko będzie dobrze, okej? Okay? Nie wychodźcie, aż nie wrócę. Nie martw się. Nie róbcie mu krzywdy. Nie, kto ma mu robić krzywdę, Belka? Nikt mu nie zrobi krzywdy. On chce dobrze, ale... No nie zgubi. Malwin stoi w tym... Ty to słyszysz, Malwinie. A. To nie jest głośne. Robię krok tak jakby w stronę tej sypialni. Mhm. Powolny. Mhm. Pewnie jest... Widzę to, słyszę to. Ja się stealthujesz? Nie stealthuję. Nie, to słyszysz, że on się skrzypi, zbliża. To skrzypi wszystko. Okej, okay, tak, patrzę słyszy. W twoim kierunku i pokazuję ci takie, żeś się nie pokazywał tutaj. Ja ten pokazuję tak. Okej. Okay. Dobra, gdzie poszli? Nie wiem. Powiedział, że potrzebują więcej ludzi i że... Że nie wie, gdzie poszli, ale was znajdą. Wszystko znaczy, będzie ich dobrze. Ich znajdą. Belka, słuchaj, smok nie żyje. To po pierwsze. Już to się udało. I jak wszyscy dowiedzą się prawdy, wszystko będzie dobrze. Będzie spokój, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Tylko tutaj czekaj, ja wrócę. I ona też widzi, jakby tak... O mój Boże, na Toma Toyna, co się stało? Jak ty wyglądasz? Wszystko w porządku? Zabiłem smoka! Twoja... Tak patrz, naprawdę? Bestia nie żyje? Tak, i miałem pomoc. I myślę, że to będzie ważne dzisiaj. Będzie to bardzo ważne. Ale muszę już iść, naprawdę, jeśli... Żeby Hylanason był bezpieczny, ja muszę już iść. Nie wychodźcie stąd, czekajcie na mnie. Wszystko będzie dobrze, okej? Okay? Trzymajcie się. Dobrze. Jakby coś się stało... słuchaj to. Wyjmuję sztabki złota, które wziąłem ze sobą. Pewnie z 5 albo 6. Astralne złoto. Widzisz, zmrużyła oczy? Smoczy skarb. Ale jak to smoczy? No, ten, którego ubiliśmy. To gromadził właśnie takie sztabki. Pokazuje, że... Ale tu jest napisane, że je wykuto miesiąc temu. Musiał zebrać się bardzo niedawno. Tak czy siak, coś by się stało, cokolwiek. Nie stanie się, będzie dobrze. Użyjcie tego. Rozumiesz. Ale ile ich dajesz? 6 sztabek. 6 sztabek. O mój Boże. Niech mnie kule biją. Jest tego więcej? Znacznie więcej. O nie. Proszę iść go uratować. Nie wiem, co się stanie, jak oni to znajdą. I Hjordalsson tam też jest. Tinta to się może bardzo źle skończyć. Tinta będzie bezpieczna, wszystko będzie w porządku. Bezpieczna? Wiesz, co może takie złoto zrobić z takim miejscem jak to? Wiem, dlatego muszę już iść. Przepraszam cię, Belka, naprawdę, ale muszę już ruszać. Dobrze. Ruszaj. Okay, trzymajcie się. Dobra, wychodzę po prostu jakby. Jestem... mam bardzo mało czasu. I tylko tak gestem jeszcze do Malwina, że idziemy. Okej, Malwin wychodzi za tobą. I jak tylko opuszczamy dom, drzwi, to... Co się stało, o co chodzi? Szybko, zwięźle i co mamy robić? Wiesz, najważny, on wie, że tu jesteście. Widział wasze listy gończe. Wie, że was poszukują. Ruszyli na was. Proszę, nie róbcie krzywdy. To ty te listy... To ty wóz przestawiłeś. Nie wiem, skąd wiedzą. Tak, wiedziałem. Wiedziałem, Malwin. Wiedziałem od początku, ale ktoś musiał zabić smoka. Ja wiedziałem, że... Ktoś wóz kombinował, więc wiedziałem, że wiesz... Domyślałem się. Proszę tylko, żeby skończyło się to bez rozlewu krwi.
i potrzebuję was do tego, żeby tak się stało. Zostawmy ten wóz, idziemy. I chcę ruszyć z powrotem do loży smoka. Dobra. Taczka. Nie wiem, czy... Jak czy taczka nas bardzo spowolni? Nie, nie bardzo. Okej, okay, biorę taczkę. Dobra. Jest dom. Będziemy się zmieniać. Jest koło, możecie ją pchać. Jest pusta, jest lekka. Mhm, dobra. Dobra. No i pędzimy, tak? Tak. Dobra. Gdzie pędzicie? Do leża z powrotem. Z powrotem do leża. Schować to, żeby się ogarnąć to złoto. Mhm. Wiem, że wszyscy tam są, więc nie martwię się o to, że zostaną znalezieni gdzie indziej, dojdzie do rozlewu krwi, więc muszę mieć to. Dobra, ruszamy. Tak, ruszamy tam do leża smoka. Dobra. Ruszacie do leża z powrotem. I no, ci rozumiem, biegniecie po prostu tam przez te jabłonie, klekot, ludzie się za wami patrzą, co chodzi. Jeśli Sean coś tam chce rzucać, jakby ignoruje go. Shona nie ma. Okay. Widzisz, że go nie ma tam na tym dziedzińcu. Fuck, powiedziałem mu o złocie. Dobra. I rozumiem, biegniecie dalej do waszych towarzyszy. Tak. Powiedzmy, że po drodze nikt wam nie przeszkadza, nie ma żadnego, nie widzicie nikogo po drodze. I po pewnym czasie właśnie Kae, Garrett, słyszycie furkot drewnianego koła na tym wyboistych kamieniach i widzicie waszych towarzyszy, jak biegną w waszym kierunku. A jak coś tam przeładowała sobie wszystko. Muszę wreszcie. To dobrze, że jestem tam przed kimkolwiek innym. I się rozgląda, czemu tak biegniecie. Czy coś, czy jakieś zagrożenia próbuję zobaczyć, czy ktoś was goni może? Tak... Okej, okay. Malwin biegnąc z tą taczką, ona się tak pum 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 odbija i wiedzą o nas, musimy stąd zmykać jak najszybciej, pakujcie złoto i uciekamy. Zbiórka. To Kaja leci szybko tam i pakuje tego złota ile może i rozgląda się przy okazji, czy ten... Skoro listy. Wiedzą, no to... Percepcja, disadvantage. Listy gończe, wszystko... Tamati, po co ty to brałeś? Co brałem? Chciałem wiedzieć, kim jesteś, nie mogę zaufać byle komu. 14. Nie widzisz żadnego zagrożenia. Nie widzisz, żeby ktoś was śledził. Raczej jest tu dookoła pusto. A te ceny na wasze głowy też całkiem niezłe, więc odskrobaliście i obyście wszyscy byli tylko ofiarami systemu, panie Malwin. Zaraz. I Kaja wyciąga pistolet i celuje w ciebie, Tamati. Co powiedziałeś? Listy gończe masz? A, tym się od początku wydawałeś taki chyba podejrzany. No i tak skończę. Rzucaj broń. Staje między Kaja i Tamatem. Malwin, nie wtrącaj się. I Kaja się odsuwa i ten. I dalej celuje w Malwin. Ja jakby przemieszczam się tak i mówię: Kaja, posłuchaj. On wiedział. Odwala, Malwin. Ja wiedziałem, zanim że on wie. Zanim cokolwiek powiesz. Jeśli nie posłuchacie mnie, bo będziecie mieli na głowie tuzin ludzi i z nimi sobie już na pewno nie poradzicie. Tamati, miałeś pamiętać o tym? Nie... Dobrze. Tamati, miałeś więcej Dobrze. Nie rozmawiać. Kae, ja mogę, ja ręczę za niego. Ale zabierz mu ten patyk. Patyk. Odbierzesz starcowi laskę? Patyk. Inspiracja. Sorry, nie mogę się powstrzymać. Ja nie mogę się posłuchać. Odbierzesz? Patyk. Tak. Daj patyk, Tamati będzie po sprawie, będzie szybciej. Odzyskasz go, jakby się coś miało dziać. Dobrze. Bum, bum, bum. Wyrzucam go tak, głucho pada tak. na ziemię. I podnoszę Dobra, ręce hej. znowu do góry. To pilnuj go, Malwin. Pakuje złoto, nie? I tam muszka się uspokoiła, jak Malwin wie, że ma ten broń. Mm-hmm. Dobra. Ale tak patrzy kątem oka cały czas na Tamatiego podejrzliwie. Mm-hmm. Tamati,
Tamati, widziałem jak szliśmy tutaj, to oczy ci się zaświeciły, jak wspomniałem o Grosie. William Gross, tak. Nasz będzie dobry pewnie, moment. Nie wiem kto to jest, szczerze, nie wiem kto to jest, po prostu potrzebuję informacji od niego. Nie wiem, czy mogę mu zaufać, nie wiem, czy mogę mu nie zaufać, nie wiem nic. To taka ciekawostka na mój temat. William Gross wywiąże się z tego, co mu zaproponujesz. Ale będziesz tego żałować. Ja też chciałbym spotkać znowu pana Williama Grossa. Panie Malvin, dużo zaryzykowałem, ufając wam, że ubijecie tego smoka i pomożecie mojemu miasteczku, ale naprawdę muszę mieć teraz, jeśli panu zależy, muszę mieć bardzo dobry powód, żeby wam zaufać. Odezwał się. My tobie nie zaufamy teraz. Piratka z Git. No. Podejrzane, że jesteś tutaj sama. I tak kręcisz. Jest cicho. Ona mi życie uratowała więcej razy niż jakikolwiek człowiek. Jestem w stanie skłonny w to uwierzyć. Jestem skłonny to uwierzyć. Nie musicie być idealnymi ludźmi. Nie obchodzi mnie, kogo zabiliście, co zrobiliście. Jedyne, co mnie interesuje, to, że to złoto, część, o której mówiliśmy, będzie moja. Dowód tego, że ten smok padł, dotrze do Smith-Coyestona, żeby mogli wykonać to, co wam obiecali. Tylko to mnie interesuje. A wiemy, że jest to nam na rękę, więc jeśli możemy jakichkolwiek kolejnych animozji zaprzestać, to byłbym bardzo wdzięczny, bo bolą mi już ręce od trzymania jej w górze. Chciałbym je opuścić. Dobra, opuszczaj. Dzięki. Niewygodna pozycja. Kto nas goni? Malvin, wiesz, ktoś nas goni. Co, mamy uciekać stąd? Co robimy? Już mamy złoto jakieś zapakowane. Jakieś chłopy, wszyscy do hostra. Zbiera się łapanka. Chcieli, nie, w żadnym wypadku, panie Malvin. Będziecie ich unikać, bo oni rozstrzelają was. Spokojnie, nikt i mi to obiecacie. Nikt nie będzie nikogo rozstrzeliwał. Tamati, załatwisz to, tak? Nikomu nie zależy tu na rozlewie krwi. Dokładnie, bierzemy i chcę wiedzieć, że wam też na tym zależy. Żeby nikomu włos z głowy nie spadł. Ci ludzie tylko dbają o to, co ich. Jedyne, o czym wiedzą, to że narobiliście dużo bałaganu, którego oni tutaj nie chcą. Jeśli zginiemy, to wioska nie zostanie odbudowana. Dobra, mam pomysł. Kale bierze łeb tego smoka i wciska po prostu Tamatiego tak siłą w ręce. To ty idź tam, do wioski wracaj, a my z tym złotem uciekamy. Jak nas nie wydasz, to dostaniesz swoją część. I patrzy na ciebie, Malvin, czy się zgadzasz jakby na to i na Garetha. Ja tylko do KE robię. Ciebie nie odstrzelam, także idź się pochwal głową smoka. Możemy się umówić w jakimś miejscu gdzieś po drodze. Dajcie jeszcze ze 5 sztabek. Ja wyciągam te, które miałem przy sobie, żeby nie trzeba było szukać i daję ci. W sumie Roch pewnie mógłbym resztę swojej garzy wpakować do plecaka teraz. Bo mówiliśmy, na że to siłę było... tak, będzie pękaty, ale dasz radę. Dobra. Jak ci Malvin daje 5 sztabek, to bierz 5 sztabek, inaczej nic nie dostaniesz. Czemu miałbym nic więcej nie dostać? Umówiliśmy się. Dostaniesz resztę, jak będziemy wiedzieli, że żyjemy. Teraz się okazało, że dzięki tobie nasze listy gończą, gdzieś sobie fruwają po mieście. Wspaniale. Nie było ciężko ich znaleźć, później ktoś by je znalazł. Dobrze, rozumiem, okej, to złoto, co mam, to biorę. Chcę postąpić słusznie i wierzę, że wy również. I to, z czym mnie tutaj puszczacie, też jest dużo, muszę przyznać, więc... Dobrze, spróbuję ich przekonać. Gdzie się spotkamy? I podamy. Spotkać się chyba przy kolei Wachto. My jedziemy na północ.
kolei. Chciałbym wymyślić jakieś miejsce w okolicy, które jest rozpoznawalne, że oni od razu poznają, że to jest to miejsce, o którym ja wiem. Na przykład jakaś, nie wiem, skała, która wygląda w jakiś sposób. Będzie coś takiego? W obrębie 5 kilometrów, powiedzmy. Gdzieś na północ od miasta bardziej bym myślał, nie? Żeby tak było. No, czy jest to teraz pewnie trochę podmokły teren, ale jest, na pewno jesteś w stanie wymyśleć takie miejsce. Możesz sobie teraz je wymyśleć, jeśli chcesz. Dobrze. Bo niedaleko od miasta, mila albo dwie, jakoś dwie, w lesie tam często chodzę. Znajdziecie wąwóz, naturalny, wyżłobiony kiedyś przez wodę, tam już może jeżdżać teraz trochę podmokły, ale nie powinien być zalany, jest trochę wyżej. Tak go tam wypchnęło. W tym wąwozie się spotkamy. Nikt tam raczej nie chodzi. Od razu go zobaczycie. Będziecie też tam całkiem dobrze ukryć. Tam się spotkamy. Gdy będzie już po wszystkim. I wierzę, że tam będziecie z moim złotem. Panie Malwin, zaufam panu z tym. No, ja się zajmę. Paczkę masz do oddania, to bym ci jej nie zajumał. No jest, plus ta głowa smoka. Trzeba to czymś przewieźć. Dobra, do zobaczenia. A jeśli ich spotkacie, proszę, bez rozlewu krwi. Możecie, obiecajcie mi, że dacie się złapać, a ja pomogę wam. No właśnie, czy jest to w ogóle najlepszy pomysł, żebyśmy się rozdzielali? Chcemy obiecać, że ich nie dobijemy. Ale manto nie spuścimy na pewno. Tylko spróbują zaatakować. No dobrze, tylko. Młodziaków o szczęście, oni są głupi. Jasne? Tak, jasne, ale nie wiem, czy powinniśmy się teraz rozdzielać. Za bardzo mi to pachnie krwawą jatką. Bo mógłbym... Jak wezmę tego smoka, wezmę tą głowę, mogę powiedzieć, że to wy zrobiliście, mogliby być wam bardziej przychylni. Ale ja za kolaborację z takimi typami jak wy... też będzie to ciężkie. Możemy tu po prostu siedzieć i czekać na nich, a ty z nimi pogadasz. Mogę im wyjść naprzeciw. No. Prędzej czy później będą was szukać tutaj. Miejmy nadzieję, że nas tu nie znajdą pod nieobecność Tamatiego, bo może się zrobić nieciekawie, ale... Jak chcecie. I tak ja wolę iść do tego wąwozu. Gareth ma chyba rację. Jak znajdą nas samych, to... No, możemy musieć się bronić, tak? Tego może po prostu pójdźmy wszyscy razem. Wydaje mi się, że to będzie... To może nie być głupie. Zobaczmy całe złoto, no dzięki. Ale schować je w wąwozie czy gdzieś. To schowajmy może je gdzieś tutaj, pomyśl. Piratka z GIF, ja też mogę, no nie wiem, woda, wrzućmy je do wody. Póki tama stoi, woda nie opadnie. Później możemy wyciągnąć, gdy będzie spokojniej. Tutaj dużo ludzi nie chodzi. Albo później sam przyjdziesz i je wyciągniesz. Nie, ja ci nie ufam. To przyjdziecie pierwsi. Jeszcze nikt nie musi wiedzieć, że mamy to złoto na taszce. Możemy tym się przykryć. Kae, ja wiem, gdzie on mieszka. Wiem, gdzie jest jego chodzina zapłakana. O Jezu, nie oszukałby nas. Się kurwa zrobiło, dobre. Prawda, no panie Tamati? Nie oszukałby pan nas. Belka taka zapłakana panie i tak Malwin, dalej. Panie Malwin, niech pan uważa na słowa. No właśnie. Mówię po prostu, że Kae, nie masz co się martwić. No jak stracę chociaż sztabkę, to oddajcie mi ze swoich. Dobrze. Nie pierwszy raz ci oddaję ze swoich. Nie ma problemu. Dlatego ci ufam. No właśnie. Dobra. No to Kae próbuje jakś tam, nie wiem, gdzieś jakiś worek, coś, albo może tą skórę smoka i jakoś to... zabezpieczyć i wsadzić do wody. Dobra, no to czyli co? Co robicie? Biorę Malwina na stronę jeszcze najpierw. Jeszcze raz. Kae najpierw. Okej. Kae, co ty robisz? Prosi Gareta, żeby pomógł i żeby to złoto gdzieś schować w wodzie, tak żeby można było później wyłowić, żeby nikt go nie znalazł. W wodzie? No.
wodzie, nie. To mówiliśmy, żeby w wodzie schować. Myślałem o wodzie, bo był ukryty, ale też... Złoto jest ciężkie, nie będę szukał tego złota w wodzie. Władujemy je na taczkę i czymś przykryjmy. I... No jakby wsadzić do worka, na sznurek i do wody, tak żeby sobie tam... Za dużo. A w jaki sposób, powstrzymacie ich od przejrzenia waszego, w tej taczki? Na tej taczce powinien być tylko głowa smoka, że go ubiliśmy. Przyjdą tutaj, będą szukać skarbów, znajdą tylko perły wysuszone. Złota nie znajdą, my je ukryjemy. Mi też zależy na tym, żeby tego złota nie znaleźli, tak samo jak wam. Więc pomyślmy o tym, bo inaczej je stracimy. Dajcie mi 3 sztabki złota. Dobra, no to ci podaję. Albo 4, albo... Bierzmy 4 sztabki złota, po jednej sztabce od każdego. Dobra. Połóżmy obok pereł, będą myśleli, że to wszystko. Dobra. Lepiej. No dobra, tylko żeby tutaj nikt mądrzejszy nie przyszedł. Ale dałoby się schować w wodzie tak, żeby... Albo nie wiem, jakoś tutaj... Kombinujcie. Chciałbym survivalowo pomyśleć. To gdzieś tu podchodzi do tego brzegu, szuka jakiejś takiej... Dobra, ja bym zrobił tak, że... Ja myślę tak. Worki. Wsadzić to do worków, zabezpieczyć i upuścić do wody. Przywiązać do czegoś. To jest ciężkie, to jest złoto, to się nie ruszy za nic. Tutaj też się nie ten... Byle się ten worek nie rozwalił. A później to wyciągniemy. Jakby tą skórę smoka tak zrobić, tak... Skóra smoka, kwas, nie, tak bym... Z tym bym nie kombinował. W sensie, panika... Znaczy, tak, no skóra nie jest... Jest niegroźna. Okej. Okay. A złoto jest odporne na kwas. To jest najbardziej odporny na kwas metal, jaki jest. Dobra, robimy wór. Próbuję robić worek. Róbmy wór. Survivalowy jakiś? Ja ci pomagam. Nie daję sobie. Nie, nic nie rzucajcie. Robicie wór ze skóry, to nie jest takie trudne. Okay. Kładziecie po prostu ją jak taki dywan, rzucacie... Nie dopuszcza, jak coś. Wrzucacie to złoto na taką jedną kupę, te tam, wiecie, kończyny zwijacie, związujecie jakąś liną, jest wór. Trochę krwawy, ale jest, to nie jest bez przesady. I co z nim robicie? No jakiś sznur dajemy na koniec, żeby szło to wyłowić potem i próbujemy wsadzić, nie wiem, jakąś szczeliny albo do wody zanurzyć, ale tak, żeby szło to potem... Myślę ty, żeby... Czy jakieś zwierzę tej skóry nie rozszarpie. Ale jest to skóra smocza. Taki mogą jakieś ryby jakieś podziubać to, ale raczej... Obgryzą to ze resztek mięsa co najwyżej. Okej. Okay. Dobra. No, skoro skórę zwierząt, zresztą widzieliście jak Hatch to robi, można zakopać i odebrać sobie tydzień później. Jasne. Dobra, pakujemy, wrzucamy. Zapamiętujemy tak. Miejsce. No Kaja też jakieś tam pirackie sztuczki na chowanie złota. Myślę, że to może użyć takie... Może nie zakopane, ale no jednak... No tylko, że... No to twoją piracką sztuczką jest najlepiej je wydać na broń. No tak. Albo na... wydać je na alkohol. To jest jedna rzecz. A tak, no to rzeczywiście można je gdzieś zakopać, ale to... Piraci z GIF raczej zostawilibyście, wiesz, na jakiejś asteroidzie gdzieś. No tak, do niej byłaby tajna droga, czy coś w tym guście. To najlepsze tak dla ciebie to zakopać je, nie? Ale możesz też je wrzucić do wody. Już taki jeden skarb znalazłaś. Nie tak, tak, w jednej wodzie już tam. Dobra. I zróbmy to gdzieś dalej. Go. Nie tu. Tutaj się zbiorą, będą szukać tych skarbów, co jeszcze niby zostały w tym. Będzie tutaj pełno ludzi teraz. Trochę dalej. Za rogiem. No to tam gdzie nikt widzieć nie będzie. I wrzucamy do wody. Dobra. To jeden taki prosty survival, jak dobrze to jest ukryte, po prostu. Ja pomagam przy tym. Kae, wrzuć masz advantage. Okay. To nie jest D20. Czekaj, nie to właśnie. Zaraz muszę powiększyć. No to jest. Szczęśliwą kostkę. Okej. Okay. 11 albo... 8, no to 11 plus... 4, 15. 15, okej, okay, no to rzeczywiście wpada to do wody. Tam kilka bąbli poszło. Nie widać tego z brzegu. Jest też, to jest czarny wór, tak? No to on szybko ginie w tych głębinach. I tam ten sznur, co przywiązany gdzieś pod jakiś kamień wielki po prostu na dobra, plażę, tak? I tam wciskasz gdzieś to w ten piach, kładziesz na tym kamień. Podobnie tak jak znalazłaś te magiczne mikstury. Chowamy ten piach. Na pierwszy rzut oka nie widać tego na pewno.
Będzie trzeba wrócić niedługo. No właśnie, zastanawiam się, czy nie dało się tego zakopać gdzieś bliżej. Przecież oni jeszcze nie wiedzą, że smok jest zabity. Mogliśmy z tym spokojnie iść bliżej stacji, ale... Szukają nas, dobrze. Szukają was. Ale i... Kogoś po drodze widzieliście? Właśnie, nie widzieliśmy nikogo, czyli wszyscy gdzieś łażą. No właśnie. Ale nie łażą tam, gdzie my jesteśmy teraz, ale już nieważne. Dobra, tak, gadajcie, ale już poziom morza się cofnął. Zaraz nadejdzie tsunami. Możemy przestać o tym rozmawiać? To złoto nie jest najważniejsze. Tak, odnoszę wrażenie, że w ogóle za dużo tu rozmawiamy. Po prostu chodźmy do nich i ogłośmy im, że smok został zabity. Dobra, dawaj ten łeb. Masz. Pazury, te wrzucamy. Resztkę tej skóry, która tam pewnie jakaś została, też wrzucam na ten... Na co? Na tą taczkę. Czyli na taczce jest głowa i jakieś tam części trucha smoka. Tak, jakaś tam część tej skóry, żeby też było, że skórowany był ten smok. Jak się nikt nie będzie przyglądać, ile tej skóry jest tam. Dobra, powiedzmy, że trochę. Jakieś takie ochłapy, co jak Kae go skórowała, no to zostały. Jakieś takie odpadki. Bliżej odbytu. To idziemy. Pod pachami pewnie, tam gdzie jest miękkie. Dobra. Czyli idziecie w kierunku wioski. Macie na taczce co? Głowę smoka i trochę jego części jego ciała. Tak. Wór ze złotem całym wrzuciliście do wody. W leżu zostały perły. I cztery sztabki złota. Cztery sztabki. I parę sztabek złota. Okej. Okay. Ja mam cztery. Ile macie przy sobie? Mam cztery sztabki złota przy sobie. Ja nic nie wziąłem. Ja wszystko wyrzuciłem. Ja nic też nie wziąłem. Bo myślał o tym, że nas mogą przeszukać. Czyli... Malwinie, ty masz. Tak, ja zostały mi cztery sztabki, bo jedną i włożyłem od siebie. Sześć ma Belnera. Mhm. Dobra. No to... Idziecie w kierunku wioski. Jest Tama, widzicie Tamę. Dalej jest. Już pierwsze jabłonie pojawiają się na waszej drodze. Klekocząc przechodzicie przez taki właśnie, można powiedzieć, rampę drewnianą. Kae, ty masz chyba najwyższą pasywną percepcję. 16. I ile ma Tamati? 14. Dobrze. Kae, kiedy już jesteście wśród tych jabłoni, ty widzisz ludzi ukrytych za pniami i wśród liści i widzisz błysk leciutki, ale jest błysk bełtów, luf, noży, wideł i innych tego typu rzeczy. Oni są po prostu schowani pomiędzy drzewami. Ty to widzisz, Kae. Kae, stealthując, mówi do Malwina: są tam ukryci z bronią. A jak widzę to stealthując. Ty tego nie widzisz. Okay. Znaczy, mówi do Malwina. Kae to pierwsza zauważa. Okej. Jak Kae mi to mówi, to Malwin mówi bardzo głośno: kryć się nie musicie. Ja się tak rozglądam, szukając do kogo mówi. Dobra, weźcie pionki, proszę. Okej. Okay. Bye bye, leżę. No kurwa. Są heksy? Są. Ustawcie się tak, jak sądzicie, że powinniście być. Ja zaraz znajdę taczkę. A z tej strony idziemy? Z góry? Właśnie. Z góry. Stąd. Dobra. Okej, no to jak Kae do mnie powiedziała, no to ja proszę, zakładam... Proszę, obok siebie gdzieś idziemy, no. Że ja tak pewnie tak za też tobą. Prowadzę swoje, tak chciałem iść z przodu. Aha, dobra, no. W sensie, no jestem tu, nie? Jakby co? Dobra. Tak. Co jest? Mieliśmy taczkę, pierwszy raz ją używaliśmy. Jest. Gara za nami gdzieś? Gdzie? No te taczki to widzę jest, kurde, najważniejszy przedmiot tej kampanii. To już jest chyba trzecia, której używacie. Dobra. Z drugiej strony. W sensie nie, no chyba to jest taczka, czyli ją pchacie, a nie ciągniecie. No, to taka. Taczka. W sensie, wiem, że to jest wózek, ale taczki nie możesz ciągnąć, bo ma tylko jedno koło. No.
Może się postarasz, dobra. Ale no tak. Dobra. To jest niewygodnie po prostu, więc to raczej prawda. Ją pchacie. To Marvin mówi, kryć się nie musicie. Wyjdźcie. Porozmawiajmy. Smok nie żyje. Dobra, moment, zaraz, potrzebuję chwilkę. Dobra. Rzeczywiście, kiedy to mówicie, widzicie właśnie, że za drzew wychodzi, może nie tłum, ale duża liczba osób. Są to, ty Tamati rozpoznajesz tych ludzi, są to mieszkańcy wioski, uzbrojeni jak mogą. Widzisz właśnie przyrządy, narzędzia rolne, które normalnie służą do pielenia roślin. Teraz prawdopodobnie będą służyć do dźgania, rąbania kończyn. Widzisz też ustawionych na klifie ludzi z kuszami. Są to głównie kusze myśliwskie, ale trochę się ich znajdzie na tej wiosce. I... No, panie Malwin, no byś pan miał gadane teraz też. Dobra, ile ich jest? Może być. I widzisz też, że na środek w towarzystwie... Czekajcie. Muszę jedną postać jeszcze dodać. Zapomniałem ją sobie wczytać. Nie, sorry. Może być. Trzymając dwie kusze w towarzystwie dość rosłego Dragonborna. Czy drakona, jak się tłumaczy na polski, się okazuje. Wychodzi nie kto inny, jak właśnie Hjarnason. Widzisz, że patrzy się na was zawistnie. Poznaję tego drakona? Tak, to jest taki jego kumpel, z którym zazwyczaj pije sobie cydr na wieży z pięknym widokiem na zamknięty już szlak. I jeszcze tylko... Nie. To będzie... O, będzie to. Widzisz, że jest taki rozedrgany, ale zdeterminowany i... Dobra! Wiemy, kim jesteście! Poddajcie się, a weźmiemy was żywcem! Hjolnarsson! Widzisz, co mamy na taczce? Patrzy. Łeb smoka. No. Zgadnij, kto go ubił. No, dobra robota. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Smok nie żyje. A ta banda Juana, ląduje w nasze ręce. Chodź no tutaj. Co tak przy nich stoisz? Bo uważam, że... To co na taczce, to dobra zamiana. Jaka zamiana? Myślę, już że... nie żyje. A kto go zabił? No i? Bez nich byśmy go nie ubili. Bez nich to wszystko byłoby już zalane. No dobrze, ubili smoka. A teraz? Wylądują w pierdlu. A teraz... A Brylan... Da nam pieniądze i wreszcie będziemy mogli się stąd wyrwać.
Szczerze, Fjolnarsson, wątpię, żeby to było najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, a nawet mogę zaproponować kilka lepszych, tylko będziemy musieli o tym po prostu porozmawiać bez tych kurz wycelowanych w naszym kierunku. Ja ten do Garetha się odwracam. Brylan. Fajnie. Nie ma mowy. To wyrzućcie broń. Poddajcie się. Fjolnarsson, ja mogę rzucić broń. Ale oni właśnie ubili smoka i... Aha, patrząc czyli po tym, co? Jak to zrobili, ubiliby kolejne trzy bez problemu. Umywasz ręce, tak? Bezradny jesteś, co? Nie bezradny. Rozwiązałem właśnie cały problem naszego miasteczka. No, widzę właśnie, jak rozwiązałeś. No jak? Tak, nas miałeś przeprowadzić przez te... Przez ciebie ojciec zginął też. Już... Wyś... Ty już przestań rzeczy robić. Ja teraz... Teraz ja... Mam... Teraz ja będę. Ty już dość w tej rodzinie zniszczyłeś rzeczy. Fjolnarsson, chcę cię... Proszę cię. Młody, naprawdę nie warto. Uwierz mi, naprawdę jeśli tylko zapomnimy, ci sobie odejdą, ruszą gdzieś dalej. Tinta będzie zupełnie nowym, szczęśliwym miejscem, na które zasługuje. Będzie takim samym, taką samym z dupiem i dziurą. Tinta jest, to obiecali. Co obiecali? Że odbudują, te domy i co dalej? Za to, za tego smoka. I co? I będziemy tak, no co? I wszystko wróci do normy, tak? Do tej zasranej normy, tak jak to było cały czas. Taki właśnie ty jesteś, pasywny. A co będziemy... Nic, tylko byś siedział i nic nie robił. Udawał, że jest dobrze. A tak to mamy szansę coś tu zmienić. Wreszcie. Marvin robi krok w przód do tego, Tamatiego. No. Pasywny? Jak jedyny on ruszył na smoka, z was wszystkich. Z widłami na czterech pobitych, ledwo stojących na nogach, to każdy się rzuci, co? Ale na smoka nie za bardzo. Pomyśl, Jarlson. Jak my pójdziemy, to Tinta nie zostanie odbudowana. Myślisz, że Jeston i Smytko będą w ogóle się przejmować waszym losem? Możesz ty uratować całą tą wioskę. Wiesz, że ma rację, Fjolnarsson. Oni się nigdy nami nie przejmowali, tylko to do nich mówi. Wielkie łby smoka, złoto. A to właśnie złoto mamy. Złoto opowiadacie. Dobrze się składa i słyszycie. I widzicie, że na wzgórzu wyżej jest jeszcze więcej ludzi z kuszami. Ci są dobrze uzbrojeni. Ciężkie kusze. Zbroje. I barwy lorda de Rose. Ja chciałem przygotować, że jak ten po lewej się ruszy, to robię grapla na niego, gdyby się do mnie dobra. Poszedł. Fuck, nie. Czekaj, gdzie ja go mam? Nie. Gdzie ja ich mam? Czekaj, muszę przekolorować. No złoto, a co? Chwileczkę. Dobra, może być. Chociaż te cztery sztabki to będzie mało do podziału między was wszystkich i wyciągam swoje. Okej. Więc ja... Ten tutaj, jak jest ten jeden właśnie z tych wieśniaków z kuszą, to stoi za nim po prostu z przyłożonym tak do jego głowy. I widzicie, ty widzisz, rozpoznajesz tą osobę. Jest to nie kto inny jak Lord de Rose. Władca tych ziem.
właściciel okolicznej Tinty oraz dużej części wzgórz Gadein. Ten Dragonborn, który był przy Hjornalsonie, się odsuwa, kiedy Lord właśnie wchodzi. Jest to wysoki mężczyzna. Ma czarne, długie, falowane włosy z wyraźnymi śladami siwizny. Krótką, przystrzyżoną bardzo ładnie bródkę. I przecięte jedno oko, które potężną właśnie taką bliznę na jednym oku. Aktualnie ma na sobie taki buraczkowy wręcz płaszcz. Nie widzicie jego rąk. O! I przy nim jest nie kto inny jak Sean. Chwileczkę, kogo by tu użyć jako Shona? Jakiegoś śmiecia. Tak, wiem, właśnie. Jebanego śmiecia pierdolonego. Czekaj, zaraz znajdę jakiegoś takiego komonera. Kurwiszon. Psa masz? Taki kurwa komoner tam takiego. Gruby taki. Komoner. O, może być, idealny jest. Tak wkurwiający, jak sobie go wyobrażałem. Ten, dobra. Tak wygląda sytuacja. Wieśniacy rzucają broń. Podnoszą ręce do góry. Widzicie... Raz. Pięciu właśnie uzbrojonych, dobrze uzbrojonych gwardzistów. Jest sam Lord Droze, ale ty, Tamati, możesz się spodziewać, że on może mieć więcej ludzi gdzieś. To nie jest cała jego ekipa. Tylko cztery. Z tego, co mówiłeś Seanowi, to jest tego znacznie więcej. Podobno całą taczkę trzeba było, żeby to przewieźć. Cztery to się wydaje trochę mało. Łyżesz. Co? Kto to wygadał? Widzisz Hjornalsson? Tylko to ich obchodzi. Hjornalsson się wycofuje do tyłu. Radzę ci rzucić te zabawki, młody. Mamy tutaj coś o wiele większego do ugryzienia. Jak jest stosunek władzy między wolną kompanią a takimi właśnie posiadaczami jak Lord Droze? Oni kompanii podlegają. Aha. A my mamy ten glejt, że jesteśmy krosarzami kompanii przy sobie. Macie. Dobra, no i... Właśnie wieśniacy rzucili broń. Lord Droze wychodzi do przodu. Cóż, smok nie żyje. Dobra robota. Ułatwia mi to trochę pewne sprawy, ale także... Jak dobrze wiecie, okoliczne ziemie, także... Wzgórza są moje. I cokolwiek na nich się znajduje, zostało moje w momencie, kiedy tę ziemię zakupiłem. Swoją własną, ciężką pracą. Nie po to poświęciłem to oko na Elifarze, żeby tutaj teraz... nie korzystać z tego. Ten skarb należy do mnie. Był na mojej ziemi, kiedy go znaleźliście. Złoto. Złoto. Najwyższa stawka, jaką potrafisz sobie wyobrazić. Tak. Zawsze chodzi o złoto. Jedyne, czego chcemy, to spokój. No i go dostaniecie. Za co? Ja dostaję moje złoto. Dopilnuję, żeby Smytko i Jeston wywiązali się ze swojej umowy. A wy... Cóż... wiem, kim jesteście. Lordzie Droze, czy na pewno wiesz, kim jesteśmy? I kompania nie będzie zadowolona. Ależ nie, oczywiście. Tego, że nas zatrzymałeś. Jestem tego całkowicie świadom. Dostaliśmy już o tym informację. Wiem, że jesteście kursarzami na usługach kompanii.
Właściwie to trochę głupie, że tutaj jeszcze w ogóle się z wami na coś umówiliśmy. Powinniście to z tego smoka to zabić tylko ze swojej powinności, ale dobrze. Smytko i Eston nie są łatwymi. Powiedzmy, że to może uznać za jakąś tutaj waszą zasługę. Dlatego nie rozumiem tej wrogości. Jaki jest cel tego wszystkiego? Po pierwsze, macie już pewną reputację. Więc wolałem być ubezpieczony, a ci tutaj to są głównie raczej, żeby zająć się motłochem. Prawda? I patrzy groźnie na wieśniaków, ci się patrzą na podłogę, czy patrzą na ziemię. Opuścili broń. Dajcie im odejść. Kaja jeszcze tam do Malwina. Co, Malwin, oni mają prawo do tego złota? Też są z kompanii, czy co? Ich ziemię. Kaja, prawo do złota? Mają przekonujące. Puśćcie, proszę, wieśniaków. Nie chcę oddawać tego oczywiście, ale... To złoto jest sprzed miesiąca. Mówię cicho do Kaja. Ty tego nie wiesz. Jak to? Słyszałem przecież, jak ona dobra, mówiła. Dobra, okej, okay. Powiedziałem ci, że to słyszałem. Dobra, tak, masz rację. To... W sumie, bo nie wiem... Wiesz to. Ustalmy, dobra, gadałem w komonie. Tak. To się tam niedawno podrzucił? Nie deklarowałeś Krasnoludzkiego, powiedziałem, wszystko się zgadza. W komonu się tutaj używam. Tak. Także to złoto jest takie jego, jak i nasze. Moim zdaniem prywatnym oczywiście. Dobrze je ukryliście? Mhm. Daleko stoi, więc możemy sobie półgębkiem gadać, on nie powinien skrzeć. Na razie jest taki... Jesteśmy podejrzani dość pewnie w tym. Jest tak zwany... Czekaj, jerosowy standoff, można by powiedzieć w tym momencie. Jak coś to stąd, może go trafię w to drugie oko. Dajcie tylko znać. Proszę najpierw. Nic znajdzie. Musimy wyjść stąd. Lordzie, proszę pójść wieśniaków stąd. Ich to nie powinno interesować. Dobrze? A my dogadamy resztę, jasne? Tylko ich bezpieczeństwo, rozumiesz? Ależ nie, no. Przecież to moi lubią, to lud, którym się tutaj opiekuje. Oczywiście, że im nic nie grozi. Jak się opiekujesz, ty nie celujesz w niego, kuszą. Pod nosem. Dobra. Mówię. Jesteście wolni, tym razem wam odpuszczę, aczkolwiek byłoby dobrze, gdybyście jednak powiadomili mnie o takim waszym tu małym planie. Co wy myśleliście, że się nie dowiem? Macie szczęście, że was nie każe wychłostać. To dzieciaki. Jak on to mówi. I widzicie, że ci rycerze tam, znaczy rycerze, no ta gwardia tak naprawdę, opancerzeni, po prostu men at arms, najemnicy, podchodzą do tych wieśniaków, rozbrajają ich dość brutalnie, ich po prostu odpędzają stąd. Oni się nie bronią. Ja jeszcze krzyczę, kiedy ich tam odpędzają do Hjarnalssona, po krasnoludzku. Tak, właśnie. Też jeden z nich podchodzi do Hjarnalssona. Widzicie, że Dragonborn staje mu po prostu na drodze. On po prostu dostaje taką od razu bąk w twarz. Dragonborn leży na ziemi od razu, po prostu znokautowany. I ten rycerz po prostu chwyta tak za kołnierz Hjarnalssona. Ten jest sparaliżowany. Widzi, że trochę się tutaj jest over his head. I krzyczę do niego po krasnoludzku. Wracaj do domu. Matka ma złamane serce, potrzebuje cię. On nic nie odpowiada, ten jak go puszcza na ziemię, to on już po prostu tak na czworakach się od ten i ucieka. Okay. Dobra. Reszta idzie w jego postać, przepędzona przez... Od razu uchodzi ze mnie powietrze. Przepędzona przez gwardzistów. Motłoch zostaje przepędzony. Ale korzystając z chaosu, jakby tam do Malwina mówi, to możemy ich zaprowadzić do tego złota i wruga do Malwina. Dobra, i otaczają was właśnie w tym czasie Lord Drodze, jego ludzie. Z tym jednym okiem to pewnie będzie się chciał przyjrzeć nieco bliżej. No ale możemy ich na lepszym terenie potem
Odwracam się do nich, słysząc, co gadają i... To... Dobrze, to w takim razie, gdzie jest moje złoto? Jak już ten problem zdjąłem wam z głowy, chociaż wątpię, właściwie to jestem praktycznie biorąc przekonany, że właściwie to uratowałem tych biedaków. Dobrze, to gdzie moje... Gdzie moja taczka złota? Hm? Taczka jest tutaj. A, to jest taczka... Taczka truchła. Ja dobrze wiem, o czym mówię, nie próbujcie ze mną poigrywać teraz. Taczka tylko poskładam... jedną taczkę mieliśmy. Składam te cztery... Była do smoka. Składam te cztery sztaczki złota. Sean, powiedz, powiedz im, co widziałeś, bo chyba trzeba im odświeżyć pamięć. Sean, widzicie, że jest taki... Tak, panie. Złoty język. Starskim. Tak, tak, tak. No, Tamati pokazał mi sztabę i że powiedział, że jest tego mnóstwo i że potrzebują taczkę. Że muszą taczkę mieć, tyle tego złota jest. Ugałem. Co? Co? Ugałem, Sean. Taczka potrzebna była do smoka, nie chciałem wam mówić. Jeszcze ten, skończę. A złota było tyle, co tu widzisz. Jeszcze trochę zostało w leżu. Nadal. Tak, tak, tak. Nadal deception, ale okej, okay, okej, okay, no jest to deception. Jakby chce ich, jeśli mam ich nakierować, to chcę ich nakierować na... Nie, jasne, ale nadal. Jasne, nadal, jasne, nadal. Jasne. Jest to... Rzucę, inspiracji używam. Dobra. Może to dość ważne rzut. O! 16. 16, czyli Lord podnosi jedną brew, a więc jest więcej go w leżu. Świetnie. No to w takim razie myślę, że jesteście już tutaj niepotrzebni. Skoro jest w leżu, sądzę, że sobie poradzimy. No. Na pewno. Chociaż... Sobie iść. Truchło jest wasze. Pokażcie je smytko, jest to nowi. Załatwcie swoją sprawę. Ja idę na moje ziemię zabrać to, co moje. O, tak, Lordzie. Rzuć okiem. I to... I pokazuje na te, co ty masz. I do ciebie ręką, że to też idzie ze mną. W sensie te cztery sztabki? Tak, tak. Dajmy mu to. Biorę te cztery sztabki, wkładam do kieszeni i podchodzę do niego. Dobra. Od razu jeden z... ci dwóch się po prostu stoją przed tobą i jeden z nich wyciąga rękę do ciebie. Nawet trochę wcześniej cię powstrzymuje, okay. Powiedział. Okej. Okay. No, panowie, ja bym chciał Lordowi dać jego złoto. Należy się to jego ziemia. Proszę, nie udawajmy tutaj takiej kurtuazji. Proszę, oddaj to złoto. Nie chcemy mieć chyba więcej problemów. Dearbe było wiele milsze. Dearbe to jest głupiec na tej swojej tam... na tym swoim wybrzeżu, niech się udławi tymi owocami astralnego morza. No tobie się gorzej trafiło. Jakiś węgiel, te skały... Co masz na myśli? No Dearbe ma wiele piękniejszy zamek, swoją willę. Winorośle, piękne widoki, ta wieża. Tak, tak, rzeczywiście. No, ma też, z tego co mi wiadomo, ma skarb smoka na swoich ziemiach, podobno. Oj, kochającą córkę i żonę. O. A u ciebie jak tam? Widzisz, że się skrzywił. Panie Malwinie. Malwin, oddaj to złoto. Przepraszam, to po prostu chciałem ty się od dowiedzieć. Mojej rodziny to się lepiej trzymaj z daleka. Oczywiście, mam nadzieję, że ona również nie chcesz się chyba, żebym wziął to tutaj za jakąś groźbę. W życiu. Dobrze wiem, jak działa wasz kontrakt. Jeszcze kilka kroków, a nic was już przed Brylanem nie uchroni. Wystarczy jeden dobrze wysłany list. Tak, wydaje mi się, że jesteśmy po prostu zmęczeni. To
Nie zatrzymujemy, lordzie, skoro ty nie zatrzymujesz nas. Długi dzień. Marnie. Oddaj te sztabki i idziemy. No, oczywiście. Daję te 4 sztabki temu. Dobra. Chłopu. Tak, no on je zabiera tobie. Owocnych poszukiwań, lordzie. Takie na pewno będą. Dobrze, rozgoście się. Tintal, sądzę, że na pewno ugości takich bohaterów szczodrze. Dziękuję za współpracę, dziękuję za smoka i za jego skarb. Jeśli się nie mylę, powinniście składać jakieś raporty, prawda? Sądzę, tak, że mogę tam wstawić kilka dobrych słówek. O, byliśmy wdzięczni. Dziękujemy, Lochcie. To bardzo miłe z twojej strony, że wstawisz się za nami w tym raporcie. Tyle tylko mogę zrobić. Ale oczywiście dziękuję wam za tą wspaniałą tutaj transakcję. Myślę, że to jest bardzo owocne. Ależ oczywiście. Pozytywne zdanie tak ważnej postaci w tym regionie będzie kluczowe dla oceny naszych postępowania w kompanii. No, tak, rzeczywiście tak będzie. Dobrze, z drogi. Schodzimy. Dobra, no i widzicie, że Lord Rose jakby coś tam do Shona machnął. On i 3 gwardzistów ruszają dalej. Lord odwraca się, zamiatając tak swoim płaszczem i idzie w kierunku swojego zamku, a Sean patrzy się tylko na ciebie, Kae, zawistnie. Mhm. Ten pokazał ci ucho od śledzia i... Kae kłopnęła zębami. Jakiej rasy jest Sean? Sean jest człowiekiem. Niech przychodzi, obok mnie rzucam jeszcze nowego druida, kretynie. Nie obchodzę. No i on tak w towarzystwie tej trójki ruszają w kierunku leża smoka. Lord nie zwraca już na nas więcej uwagi i odchodzi w kierunku swojego zamku. Tamati, mógłbyś się zmienić w coś tam, dobiec szybko, przekryć sznur. Zostajecie sami. Nie no, nie znajdą chyba tego. Ale mogliby spróbować. Mogliby być podejrzliwi, to nie jest wcale takie głupie. Kurczę, ale... Nie znajdą. Pomyślmy. Dobra, myślę, co miałoby najszybszy speed ze zwierząt, jakie znam. No, koń. Mogę w konia? Możesz w konia. Koń jest darmowy, w sensie takie proste zwierzęta rolne. Chociaż twój będzie dojebany, będzie miał zęby jak Lizard Folk i skórę jak Lizard Folk, ale jest koniem. To chyba... Ale jak go zobaczymy, to jeszcze większe ryzyko. No. Więc myślę, że może... Wszystkie jakieś małe istoty niestety są dość wolne też. Może po prostu zaufajmy. Jeleń. Zmienię się w jelenia. Okej, no. Dobra. To jest praktycznie rzecz biorąc jak koń chyba. Nie. Zostań tu temat. Nie, ale na pewno. Tak, dość komplikacji na jeden dzień. Ja ci nadal nie ufam, więc musimy cię mieć na oko. No ale też może wystarczy to złoto, jeśli będą bardziej przenikliwi. Przytrzymamy się tak długo, aż się odzyskasz. Malwin się do was odwraca. Wysadziłbym w powietrze ten cały zamek. Dobra, to jutro. Korcisz. Tylko w nocy. Korcisz, Malwin. Wtedy jest tam sam. Zupełnie sam. Malwinie, nie ma rodziny. Widać z oczu. Tak. Droze jest samotnikiem. W sensie nie ma. Nie wiesz o żadnej rodzinie, jaką by miał, ale imprezy na jego zamku się zdarzają. Na pewno nie brakuje mu przyjaciół i znajomych, aczkolwiek sam w sobie rodziny nie ma. Lonely at the top. Też ta rana, on jest dość szpetny, można by powiedzieć. Może kiedyś był przystojny, teraz już to już dawno. To Smith, to Smithko jest ono. Chyba tak.
przyjmą nas w tym mieście? Będą nas celowali z kurz. Przed chwilą nas odgonili. Też Lord przyszedł, powiedział co nieco o tym, że jesteście na usługach kompanii, jak się okazuje. Jestem Cyrograf, tak, panie Malwinie. Tak, to jest ten glejt, co mieliśmy podpisać. Puścili nas wolno, ale musimy pracować dla kompanii. Powiedziałem Tamatiemu nieco na temat naszego chwilowego pobytu w Casa de Comerade. Dobrze. Za co jestem wdzięczny, panie Malwinie. Dobra, to Tamati, co teraz na nas czeka w wiosce, jak już Lord poszedł? Znów się na nas wrócą? Nie, spróbuję ich przegadać. Przegadaj. Ufam i... Młodzi odeszli, wiedzą, że to nic nie ugrają. Wiedzą też teraz, że jesteś na usługach kompanii. Trochę komplikuje im sprawę pewnie. Myśleli, że będą mieli łatwe, szybkie pieniądze. Plus świadomość tego, że ten smok, że nagroda za tego smoka zostanie przez Smitko Jestona, mam nadzieję, że spełniona, no to to też ich pewnie uspokoi. Trzymajcie się mnie blisko, idziemy do nich. A chodźmy, po zapoznaniu się z waszym lordem mam ochotę jak najszybciej opuścić to miejsce. Dobra. No i idziemy. Dobra, no to... Kurczę, przyciski, o. I love Tinta. No nieźle poszło. Tego się, trochę musiałem tutaj klecić. Ale no, nie, świetnie się złożyło. No. To będzie dobre. Boże, nice. Wreszcie triumfalnie trochę. Dobrze. Zostawieni przez Lorda. Ci jakby ta ekipa, co próbowała was złapać. Tych wieśniaków, oni znikli gdzieś już tam, po prostu pobiegli na dół tak naprawdę. Hjornalsson zniknął ci z oczu, ten jego towarzysz, Drakon, wstał, poprawił szczękę i też poszedł sobie. Ewidentnie wyglądali na pokonanych. No i schodzicie w dół miasta. To nas obserwuje. Ja tak naprawdę jak ten. Jak wyszliście z tego. Jak już tutaj schodzicie po tych ostatnich takim tych kamiennym jakby pół schody, pół podjazd, to widzisz właśnie ten. Widzisz tutaj na rogu właśnie ten. Stoi Belnera i przy niej stoi Hjornalsson. I widzisz, że ten, że się przytulają. Widzisz też trochę więcej ludzi. W sensie tak z zaciekawieniem wyglądają, patrzą co się dzieje. I też widzicie znajome postaci, widzicie trochę dalej, tak już bardziej przy karczmie wręcz, właściwie wręcz na was czekając, można powiedzieć. Widzicie właśnie przy znajomej obstawie smutnych panów jest też Smytko Jestem. Macham już z daleka. I mają rozstawiony przed karczmą taki stolik na herbatę, taki przykryty tym, przykryty obrusem. I tam siedzą i piją właśnie herbatę i właśnie jak już przychodzicie, to jest on właśnie już macha do was. W głębi wiem, że jest to zły ruch, ale nie mogę się, Tamat nie może się powstrzymać. Biorę tą głowę smoka i ją kładę na ten stół. Jest robi... Nowy obrus, a Smytko tylko tam znad tej herbaty. Widzicie, że nie żyje. Jest zła bestia. Dobra, to w takim razie widzę, porządna. Że...
Dobra robota. To co? No my się wywiązaliśmy z naszej części umowy. Mam nadzieję, że tacy respektowani biznesmeni wywiążą się ze swojej. Ale nie wątpię. Zaskakuje z krzesła. On jest rock gnomem, czyli jest to gnom. Niski nawet jak na gnoma, byś mógł powiedział. O takiej właśnie kamiennej, prawie czarnej, takiej szarej, kamiennej skórze. Całkiem łysy. Nie ma teraz na sobie swojego cylindra. Dobrze. Widzę, że... No, jesteście tutaj. Wywiązaliście się ze swojej umowy. Oczywiście Smytko i Eston wywiążą się ze swojej części. Eston, poślij gońca do tej komeradę. Przydadzą nam się cieśla, przydadzą nam się kamieniarze, przydadzą nam się także prawdopodobnie jacyś inżynierowie związani z wodą. I pewnie jakiś mag transmutacji. Ten kwas sam się nie zniweluje. Dobrze. Gratuluję. No. Czy mógłbym? I pokazuję na tą głowę. W sensie co? Wyglądałaby całkiem nieźle w moim biurze. O ile chodzi do głowy smoka? Trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc. Dużo. I to kto powiedział to? Smytko. Jest on tam, widzisz, że zapisuje szybko to, co on mówi. I od razu do tych gości tam, że dobra, ty szybko ruszaj, bierz konia do dekomerady. Słyszałeś, co powiedział pan Smytko. Zorganizuj ludzi. Mamy tutaj do odbudowania tamę. I z tego, co widzę, tak na oko, z 2 tuziny domów. No, co z tą głową? Jak myślicie? Panie Smytko, ale to w gratisie ma być ta głowa, przecież jesteśmy ludźmi interesu. Tego się mogłem spodziewać. Dobra, ile za nią chcecie? Myślę, ile może być warta taka głowa. Investigation? Dobra. Jakieś sprzedawałem, to może jakiś kość, jak znajdowałem, albo coś. My też zmyśliwy jakiś znam. Nie smoka. 20 Uuuu, no to... Yo, dokładna dobra. Cena. Dokładna ekonomia. Dokładna Więc ekonomia tak. Smocza. Przypomniało mi się, że widziałem jakieś taką. Ktoś kiedyś powiedział taką ci sprzedać. Niestety ta jest małego smoka i czarnego, czyli trochę mniej cenna. Więc takie... Czekaj, muszę to policzyć. To już wiem, jak to policzyć. 350 sztuk złota. Jakbyś powiedział. Ja to bym tak powiedział, tak. 400 sztuk złota taka chodzi nawet. Niech stracę. Dobrze. Tylko pan zyska. Najważniejsze, żeby pędrowiec ruszył dalej na północ, to tutaj się to jestem gotów wszelkich kosztów ponieść, żeby to się stało. Dobrze. Kiedy będzie gotowy do drogi ten pędrowiec? Tama, musimy ją załatać. Sądzę, że jutro już ruszymy z robotą. Woda opadnie gdzieś za może 2-3 dni. Myślę, że za 4 dni może ruszyć. Fantastycznie. Jeszcze 4 dni tutaj mamy. Piękne miejsce. Zasłużyliście sobie. Skosztujcie uroków tej okolicy. Myślę, że przyda wam się. Przyda wam się też odpoczynek. I te 400 sztuk złota. Oczywiście. I niestety nie noszę takich cen przy sobie tutaj. Byłoby to wręcz niemądre z mojej strony. Przyślę wam je w niedługim czasie. Ale, żeby nie być gołosłownym, jest on. Spisz, proszę, tylko tutaj fakturę za tą głowę.
Nie chcemy wychodzić na kogoś nieprofesjonalnego. On, tak jest, Smytko, już robię. Ej, tam widzisz, że wyciąga. On wyciąga po prostu taki podobny kit, jak ty masz, Malwin. Mhm. I po prostu widzisz, że wyciąga po prostu kawałek papieru i zaczyna spisywać coś w rodzaju paragonu czy kwitu za taką, za taki łeb. Dla nich to jak na papierze, to jak święte, więc... Dla nas też. Co spisane na papierze, to święte i studiujemy to bardzo uważnie. Ale jestem zmęczony. Dobra, to... Odrywa tą kartkę i rzeczywiście Garrettowi, od Garrett się handlowałeś, daje ci, no i to jest takie proste pokwitowanie, że Smytko jest on company, zobowiązują się do przekazania 400 sztuk złota w zamian za dostarczenie głowy czarnego smoka. Nic, wiesz, no tam nic więcej, jest pieczątka i pieczęć lakowa. Czysta przyjemność, interesy z panami. No dobra, to wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, to pewnie zaraz spotkamy się w karczmie. Ja jeszcze muszę tylko zajrzeć do Kowala, może już ma gotowe moje zamówienie. Tak, ja idę do karczmy. Pomysł. Ja też chętnie z wami posiedzę w karczmie, ale raczej dzisiaj wcześniej się zwinę. Dzisiaj to się zwinie, musimy pogadać trójkę. Nie chciałbym przeszkadzać oczywiście. Pelewaliśmy razem krew. Chyba możesz mu trochę odpuścić. Po dzisiaj nie ma mowy. Pogadajmy sami. Panem kolegą się pożegnajmy na dzisiaj. Nie, Tamati, może. Rozumiem. Nie chciałbym wam. Jakby to. Byliśmy dość przy nerwowej sytuacji. Może potrzebujemy trochę odpoczynku. Prześpijmy się z tym. Jutro wrócimy do naszych rozmów. Po prostu nie ukrywam, że mam przyjaciół, do których chciałbym dzisiaj wrócić tak. Z nimi porozmawiać. Myślę, że zajmij mogą mnie potrzebować. Zajmij się bliskimi tematami, a jutro pogadamy o przyszłości twojej i naszej. Brzmi dobrze. To było całkiem fajne. Taka przygoda. Smok. Ubić smoka. Też nie zdarza się codziennie. Miło spędzony czas generalnie. Chciałbym, żebyście wiedzieli. No. Nieźle tam wywijałeś. No, tam dobrze też walisz. Ty strzelasz dobrze. Nie za dużo się namachałem, ale... Torm nie był ze mną tym razem. Ale chętnie cię jeszcze zobaczę w akcji kiedyś. Tematy, jakbyś miał jakieś rzeczy, które warto byłoby na przykład spalić, to możesz je spalić dzisiaj. Tak. Zdecydowanie. Powiem, spalić je, tylko je znalazłem. Dobra. To w takim razie miłego odpoczynku. O, dzięki. I dobra. Zobaczymy się jeszcze. Chyba nie wyruszycie od razu jutro. 4 dni tu musimy siedzieć. Jakbyście chcieli na piechotę, to byście się upadli, ale poczekajcie. Dobra. Powodzenia i miłego odpoczynku. Też trefle. Czujecie się wykończeni wszyscy. Jakby macie zmęczenia. Te 4 dni nie brzmią tak źle właściwie. No ja mam 7 HP w tym momencie, ledwo stoję na nogach. Na pewno należy wam się soczysty long rest. No to chodźmy do tej karczmy. Mamy do pogadania chyba. Ja dobra. Tylko tak już na szybko zachodzę do Kowala, już tam po prostu sprawdzić, czy... Dobra, no to... Tam jak jest, jak są moje rzeczy, to odbiera mi tyle. To on ci mówi, że... Bo ty to jakby wczoraj zamówiłeś, on powiedział, że to jest tak z 2 dni roboty, więc mówi... Dobra. Nie, jeszcze trochę... Wcześniej jeszcze trochę. Dobra. Rozumiem, że to jest potrzebne, ale jutro będzie na pewno gotowe. Pewnie. To w mości rycerzu. Jeszcze jedna sprawa, pokazuję mu wżer w mojej kolczuce. To jest do naprawienia? Da się zrobić. Dobra, to ile?
Czekaj, ile kosztuje, tak? Bo ty masz kolczugę, tak? Chainmail? Tak, to jest chainmail AC 16. Okay, już patrzę. To pewnie będzie... Gdzie to jest cena tego gówna? Będzie jakiś... A, mam. I ona ma normalnie 16 AC, to czekajcie, podzielę to sobie. A straciłem 2, to tak jakbym stracił 1/8, czyli jedną ósmą plus robocizna. Plus robocizna, no to on tak patrzy. A, gdzieś ty panie z tym chodził. O, nie chcę pan wiedzieć. Nie urwało się, co to? Jak wypalone. Tak. Takiego czegoś nie widziałem już od dawna. Dobra, 10 sztuk złota. Jak nowe, ale nie na jutro. Dobrze, niech będzie. A ile to potrwa? Łącznie wszystko? Pas będzie do odebrania jutro. Myślę, że mogę dać temu pewien priorytet. Za 2 dni wszystko będzie do odbioru. Dobrze. To 10 sztuk złota. Dziękuję. Tak, dziękuję. Wspaniały interes. 5 teraz, 5 przy odbiorze. Oczywiście. No nie zawiedzie się pan. Mam nadzieję, dziękuję. Miłego dnia i owocnej pracy. A, na pewno. Dzięki za tego smoka. Nie ma za co. To nasza praca. Dobra. To, dokarczmy. Dobra. No my z K już jesteśmy w karczmie. Dobra. W karczmie rzeczywiście jest trochę więcej ludzi, jakby, bo jest też wcześnie, więc jest trochę więcej ludzi niż było wcześniej, bo jak przybyliście tu wczoraj, to o tej godzinie była całkiem pusta. Widzicie, że jest parę osób i też w czasie jak, chyba że coś chcecie teraz konkretnego robić. Jeżeli nie, to po prostu w czasie, jak wy tutaj rozmawiacie, jesteście w tej karczmie, co pewien czas ktoś do was podchodzi. Dziękuję wam, dostajecie jakiś mały upominek, ktoś przynosi kwiaty, ktoś przynosi... Tak, kończymy powoli, nie ma co. Tylko jeszcze jedna ważna rzecz, jeszcze Tamati. Ktoś przynosi wam świeżo wypieczone jakieś smakołyki, ktoś przynosi wam... Właśnie kwiaty, ktoś też przynosi to, co miał po prostu. Nie, ludzie są wam wdzięczni. I na pewno taki sposób, jaki potrafią, na taki sposób, jak tyle, ile mają, przychodzą wam podziękować. Dobrze, Tamati. Co ty robisz w tym czasie? Wracam do domu. Żeby... Zobaczcie, Kilnarsson wrócił, jak się ma Belka. Dobrze, no to spotykasz ich, znaczy widzisz, że są spotykasz ich w głównej izbie. Mały Urmus dokazuje Bela. Tam widzisz, że siedzi naprzeciwko Hjornalsona przy stole, nie odzywają się do siebie i Hjornalsson je to zimne śniadanie, które zostawił. Widzisz, że jest no, pokonany, można powiedzieć. Jak się czujesz? Zdrowy jesteś? Nie odpowiada ci. Pobijany, nie? Nic mi nie jest. Znalazłeś listy gończe, co? Widziałem, jak chowali to ciało. A potem połączyłem jedno z jednym i... Cóż. Tak, znalazłem je. Chyba. Pomogli mi ubić smoka. Byliśmy smoka, ja też, zresztą, kurczę, wszystko mnie boli. No nie no, świetna robota, jesteś teraz bohaterem. Super. Nie, że mi na tym nie zależy, tu chciałem. Nie no, tak, tutaj... oczywiście, chciałeś pomóc, tak jak zwykle. No, niczego
Co, miałem więcej. W sensie, no... Nie, co? Nic więcej, nie. Belka. Jeszcze, Belka... Ja tylko chcę pomóc, no. Jona na to, Tamati, wiem, pomogłeś nam więcej niż ktokolwiek inny. Nie czuj się... No wiesz... Wiesz co... No stuwo. Nie mówiłem ci o tym, ale... Ja wiem, że ty nie możesz spać. No. Wiem, jak patrzysz na te gwiazdy. Naprawdę pomogłeś nam już bardzo dużo. Nie wiem, jak będę... Coś wymyślę. Te sztepki złota, które przyniosłeś, ja wiem, że lepiej z nimi się nie pokazywać, żeby Lord ich nie widział, ale one nam naprawdę na długo starczą. Kjornalson nie chce tego powiedzieć, ale... No, jesteśmy ci wdzięczni, jak zwykle. Znowu nam pomogłeś. Wystarczająco. Nie, na pewno. Po prostu myślę o tym, że... Poradzicie sobie? Że teraz to sądzę, że powinieneś pomóc komuś, kto o wiele bardziej potrzebuje pomocy. Kilka takich osób. Nie, dobrze wiesz, o kim ja mówię. Jest jedna taka osoba. Fajnie byłoby się. Ja wiem, smoka. Że... Naprawdę. Nie, no domyślam się. Wiem, że powtarzałam to już wiele razy i wiem, że ty do dzisiaj będziesz... nadal mnie nie posłuchasz, ale... Wiedz, że Hjolnar nie umarł z twojej winy. Nie mogłeś tego przewidzieć, a jednak... No, wiem, że czujesz się za to winny. No... Zrobiłeś już naprawdę dużo. Prześpię się z tym. Rozumiem. Mam nadzieję, że tym razem będziesz mógł zasnąć. Dzięki. Dobra. To się położę może. Trochę. Dużo dzisiaj. Przeżyłem. Ta koszula jest do wywalenia. Będę musiał znaleźć nowe ciuchy. No. Coś się znajdzie. Dzięki. Trzymajcie się. Jak coś będę w pokoju obok. Potrzebujecie czegoś. Sądzę, że poradzimy sobie. Powoli. Tamati powoli odchodzi do swojego pokoju. I kładzie się na swoim materacu. Wyjmuje muszelkę z ciuchami, którą trzyma chwilę w ręku. Spogląda znowu przez nią w sufit. Odkłada ją i leży wpatrzony dalej w sufit, a potem zaczyna myśleć o smoku, z którym dzisiaj walczył, o tym, jak nurkował do wody, jak uratował towarzysza podczas walki i zasypia. Spokojnym snem. Po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu dni. Nice. Tyle. Dobra. Na dzisiaj tutaj skończymy. Gratuluję wam. Zabiliście smoka. Uratowaliście wioskę. Pomogliście mieszkańcom. Dobra, ja myślę, że na luzie możecie dostać 1000 expa na głowę. Honor wzrasta o 1. O! To mam... 0. Minus 2 na to. Nie no, jak ty masz... Aha, bo ty... No tak, bo on zaczęła z niższym.